Szkolne sztuczki są na wagę złota, szczególnie gdy pomagają zdać test. Ale uważajcie, trzeba sporo wysiłku, żeby uszły wam na sucho. Jennifer? Sorki, sorko. Pokażemy wam dzisiaj kilka z nich. Fotosynteza. Chyba to opanowałam. Hej! Uczyłaś się na jutrzejszy egzamin? Znasz mnie, uczę się cały czas. Tak mówisz? Skąd ona zna odpowiedzi? Od tej nauki zachciało mi się pić. O, nie patrzę. Do dzieła. Mam mało czasu. Witajcie, odpowiedzi. Takie piękne. Nie zapamiętam tego. Folia mi w tym pomoże. A jak? Wystarczy położyć na kartkę, zakreślić odpowiedzi, a potem położyć na moim. Jestem genialna. A, co ty wyprawiasz? Nic. Przyglądam się cukierkowi. Dziwak. A teraz chwila prawdy. Bingo! Idealnie pasuje. Zdążyłam? Powinno być spokojnie. Ach, nie lubię matmy. Co? Nie wiedziałam, że dziś jest test. Nie uczyłam się. Ciekawe, czy sorka zauważy. Ach, nie patrzy na mnie, prawda? Co ona wyprawia? Młoda damo, czy to nie aby podręcznik? Jednak nic z tego. Zerknę na test Kate. Można i w ten sposób. Jennifer! Tylko się rozciągałam! I co mam zrobić? Jennifer! Mam dość twojego ściągania! Ach, nie mogę oblać! Mój pierścionek! On mi pomoże z testem! Macie luźną kartkę papieru? Weźcie nożyczki i wytnijcie kilka kwadratów. Zszyjcie je tak, żeby powstała książka. Napiszcie swoje odpowiedzi. Małe, ale czytelne. Jak skończycie pisać, przyklejcie je do pierścionka. Teraz poczekajcie, aż wyschnie. Tak, mam tę moc! Matma nigdy nie była tak łatwa. I sorka niczego nie zauważy. Tylko spokojnie. Mam cię na oku, Jennifer. Przydadzą się pani nowe okulary. To moja okazja, póki jest zajęty. Na szczęście bez okularów jest ślepy jak kret. To będzie dobre. Powodzenia, mała kubko. Od razu lepiej. Muszę zrobić kilka kopii. Skupcie się, to sprawdziana, nie zabawa. Proszę, jedno dla ciebie. Hej, patrz! Co za kompromitacja! Uwaga, klaso, zaczynamy sprawdzian. Madison, to dla ciebie. Super, czemu się nie uczyłam? No to klapa. Może ktoś pomoże? Matma jest fajna, ale się cieszę. Wow, co za przegryw, no ale... Cześć! A? Mógłbyś mi pomóc? Jasne, chociaż nie za darmo. Jeden buziak i odpowiedzi są twoje. Aż takich nie chcę. Nie mam mowy, co za oblech. Okej, myśl, dasz radę. To tylko cyferki. To mi wcale nie pomaga. Ale wstyd. No dalej, mózgu. Madison, czas ucieka. Lepiej działaj. Próbuję. Ach, hej.
Jeden buziak, dobra? Co za dzień, wow! To tylko buzi, pomyśl, że to babcia! Prosto w policzek! O, muszę przepłukać usta! Koniec, hej, dawaj te odpowiedzi! O, racja, umowa to umowa! Proszę, patrz! Tutaj konieczne jest równanie. Dodajemy te dwie liczby. 6 i 4 równa się 10. Następnie dwójkę odejmujemy od 10. Co daje 8? W kolejnym zadaniu robimy tak samo. Tym razem dodajemy 2 i 5. Co daje 7? I odejmujemy 2. A więc wynik to 5. Wow, sprytnie! Dzięki, chyba dam radę. Pierwsza odpowiedź to 8. Następna to 5. Ona wie, jak to rozwiązać. Uważaj, możesz mi pomóc? Dobra, ale tylko za całusa. Chyba warto. Ej, to moja dziewczyna! Ależ to łatwe. O, cześć! Patrz, co mam! Szczeniaczek, wow! Mogę pogłaskać? Jasne, nazywa się Puchatek. Idealnie pasuje. Jakiś ty słodki, prawda? Hejka! Cześć! Ale jestem śliczna. Co? Przesiądź się. Nie! No już, zapłacę ci, jeśli się wyniesiesz. Nie, nie można mnie kupić. Okej. O, uroczy szczeniaczek. To nie fair, co ona sobie wyobraża? Ale mnie wkurzyła. Muszę się wyżyć na tej czekoladzie. Chcesz ją wziąć? Pewnie. Tak, już ja jej pokażę. Odetnę górę opakowania i wycisnę zawartość do jej zeszytu. Jest! Jaka ona cudowna! Że co? Ten pies to jakiś koszmar! Ohyda! Poskutkowało! Tylko to wyrzucę! Cześć, Puchatku! Dobry piesek! Nareszcie dotarłam. Poproszę kole. No hej. Proszę bardzo. To moja kola. Luzik, otworzę ci ją. Chwila, ogarnę to. Trudny orzech do zgryzienia. Czekaj, wystarczy. Sama sobie poradzę. Że co? Ogarnęłaś to zalotką? Zdrówko. Orzeźwiająca. Udanego wieczoru. Załatwiła mnie tą zalotką. Znów muszę zostać po lekcjach. Znasz zasady. Przepisz to 500 razy. Całe wieki będę tu siedział. 500 to lekka przesada. Nigdy... Nie... Pójdę... Ręka mi już odpada. Do jutra tego nie skończę. Ach, te młodzieńcze lata. Zbliżam się ku końcowi? Nie, nic z tego. Muszę coś wymyślić. Zaraz. Chyba wiem, co robić. Przykleję do siebie te długopisy. O tak. Jeszcze z drugiej strony. Muszą się dobrze trzymać. I już. Jestem gotowy. Do dzieła. Nigdy nie pójdę. To działa. Piszę 4 zdania jednocześnie. Jestem geniuszem. Sprytne, co? Ale szybko mi idzie. Koniec. 500 razy. Ojej, szybko ci to poszło.
A, chwilka. Zapomniałem o reszcie. Proszę. O, widzę, że się postarałeś. Dobry z ciebie chłopiec. Wspaniale. Teraz muszę je tylko policzyć. Nie wierzę. Napisał znacznie więcej. 5000. Kocham tę piosenkę. No dobra. Zwiększę głośność na czas gotowania. Co my tu mamy? O nie! Lodówka jest kompletnie pusta. Został tylko ten stary burger. Ale może go odratuję. Nie, twardy jak kamień. Trzeba go wyrzucić. Zaraz. Chyba mam pomysł. Wleję trochę wody do miski i zanurzę w niej burgera. Gotowe. Teraz z powrotem na talerz. I do mikrofali. Już. Ale ładnie pachnie. Jeszcze coś do picia. Hej, wróciłem. Wow, dziękuję. Wygląda kozacko. Pycha. Dzięki. Udało się. Czy mogę już otworzyć oczy? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Dziękuję, mamo. Mam dla ciebie prezent. Naprawdę? No pewnie. Jak urodziny, to i prezent. Ciekawe, co to jest. O, ekscytujące. Uwielbiam niespodzianki. O, nowy iPad? Ale super! Wielkie dzięki, mamo! Tylko najlepsze rzeczy dla mojej kochanej córeczki. Od czego by tu zacząć? Może spróbuję coś narysować? Niczego sobie. Piękny motylek. To było zaskakująco łatwe. Hej, co się dzieje? Wow! Mój rysunek się zmaterializował. To otwiera całe mnóstwo możliwości. Jedna opcja sama się nasuwa. Ale sama nie wiem. Ech, czemu nie? Narysuję sobie stos pieniędzy. Cierpliwości. O, coś się dzieje. Chyba zadziałało. Ha, ha! Banknotowy deszcz! Wow! Nigdy w życiu nie miałam takiej ilości pieniędzy. To jak sen. Idę później na długie zakupy. Ale najpierw wypróbuję dalej ten magiczny rysik. Wezmę na warsztat portret. Na początek prosty szkic twarzy. Najważniejsze są oczy. Już teraz wygląda fajowo. Przydadzą mu się też usta i nos, co? Następnie szyja i ramiona. Kurtka z futrzanym kołnierzem. Ha, sama bym taką chciała. Główne elementy gotowe. Mogę zabrać się za wypełnianie szczegółami. Ozdobię opaskę. Na przykład taki oto zakręcony symbol. Wreszcie czas na kolorowanie. Na włosy użyję żółtego, bo wyobrażam go sobie jako blondyna. Opaska będzie za to niebieska. Wykorzystam kilka odcieni niebieskiego, nie zapominając o cieniowaniu. Bardzo ważne jest stworzyć kontrast. Przód będzie miał metaliczną teksturę. Skóra będzie jasnoróżowa. Ale uszy i pod nosem zaznaczę ciemniejszym odcieniem. Rysując na iPadzie, bardzo łatwo jest nadać obrazkowi faktury i realizmu. Trzeba tylko zlokalizować punkty, gdzie pada światło i zamalować je odpowiednimi odcieniami. Tutaj też użyję ciemniejszego różu, bo szyja jest przeważnie w cieniu. Dodam więcej szczegółów do włosów, aby uzyskać efekt sterczącej fryzury. W końcu popracuję nad oczami. Będzie miał błękitne oczy. Jeszcze kilka czarnych linii. Teraz narzędziem do przycinania obrobię krawędzie oczu. Oraz powieki. A następnie usunę kolor. Co dalej? No tak, ubranie. Uwielbiam ten kolor. Przyda się trochę zacieniować. Jak skończę z tym, pokoloruję resztę kurtki. Najlepiej będzie pasować jeansowy błękit. Szybko poszło. Dodam nieco czarnego. Użyję cienkich linii, żeby narysować mu kocie wąsy. Bo czemu nie? Pokoloruję tło. I gotowe. Wow, wygląda niesamowicie.
Czemu to tak długo trwa? Nareszcie! Uhu! Hej, co jest grane? Narysowałam cię! To nie ma najmniejszego sensu! Mam dzisiaj urodziny! Czy ktoś jeszcze widzi te bańki? Uhu! Nie ma nic lepszego! Bańki są takie magiczne! Co jest? Przestań! Mogę robić tak cały dzień! Oj! Wyjdź z klasy! Natychmiast! Ktoś tu nie lubi baniek, co? Nie wie pani, co pani traci. Ja i moje bańki wynosimy się stąd. Chwileczkę. Chyba mam plan. Lepiej wezmę się do pracy. Postawię wentylator przy ławce i go włączę. Nadchodzą bańki. Wow, patrzcie, jak lecą. To niesamowite. Belferka będzie w szoku. Co? Bańki? Znowu to samo. Kto za to odpowiada? Jest totalnie skołowana. Uff, co za dzień. Muszę się zrelaksować. Cześć, mamo! Chcesz się pobawić? Masz, łap! Nie dzisiaj, kochanie. Jestem zbyt zmęczona. Ale... No dobrze. Po prostu chciałam się pobawić. Poczekaj, może mogę pomóc. Potrzebna mi ta walizeczka. To załatwi sprawę. Zaufaj mi. Proszę bardzo. Pisaki! Wiedziałam, że to cię zainteresuje. Będziesz też potrzebować trochę papieru. Wow, świetny pomysł. Cieszę się, że to zadziałało. Narysuję ładny obrazek. Ha, nie podoba mi się ten kolor. Potrzebny mi inny pisak. I wiem, gdzie go znaleźć. Będę mieć mnóstwo do wyboru. Wywołajmy deszcz pisaków. Uhu! Nadchodzą! Wow, spójrzcie na wszystkie te kolory, jak tęcza. To mi się podoba. To będzie wspaniałe. Moja kariera piłkarza dobiegła końca. Teraz jestem artystką. Nie mogę się doczekać, żeby pokazać to mamie. Co ty zrobiłaś? Niespodzianka. Och, o nie! To wszystko twoja wina. Chwileczkę, butelka. O czym ty mówisz? To ci się spodoba. Siedź, gdzie siedzisz, a ja wezmę się do pracy. Przetnę butelkę na pół. Potrzebuję tylko dolnej części. Zrobiłam to samo z trzema innymi butelkami. Teraz dodam do nich naklejki. Wyglądają uroczo. Połączę je ze sobą. W ten sposób. Mindy, to dla ciebie. Spójrz na to. Co myślisz? To na twoje przybory. Będziesz mieć porządek. Wow, dobry pomysł, mamo. Uwielbiam to. Czas na pracę domową, chociaż wolałabym zjeść loda. Wchodzi jak złoto. Do dzieła? Nie powinno to zająć dużo czasu i będę mogła wrócić do jedzenia. To dobry początek. Przerwa na przekąskę. Pycha. Ale mam frajdę. Dzięki temu praca domowa jest przyjemniejsza. I już, koniec. Wreszcie skończyłam. A teraz do rzeczy. Czas dokończyć loda. Jest taki smaczny. Chwileczkę. Topi się. Topi. O nie! Ubrudził mi podręcznik. Dlaczego to musiało się stać? Ale mogę to naprawić. Przetnę patyczek od loda pod kątem. Teraz będę potrzebować czerwonego pisaka. Pokoloruję nim patyczek. Przejadę aż do samego końca. Wystarczy. Teraz położę go na kartce papieru i zrobię szkic loda. Następnie przejadę po nim pisakiem. Muszę odrysować linię. Dobrze, teraz potrzebuję kleju. Wypełnię nim rysunek loda. Zacznę od krawędzi i tak dookoła. Następnie wypełnię środek w ten sposób. Teraz będę potrzebować kolorowych koralików. Wysypię je na klej. A teraz najlepsza część. Zdmuchnę nadmiar i poczekam, aż klej wyschnie. Jest jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Muszę to udekorować. Napiszę przesłanie. Lody mnie uszczęśliwiają. Dodam też serduszka. I to by było na tyle. Wow, to niesamowite! Od razu mi lepiej! Uwielbiam to! Muszę się schować! Tylko gdzie? Wendy, wracaj! Znasz zasady? Żadnego jedzenia w szkole! Wiem, że gdzieś tu jest. Nie ukryjesz się przede mną? A może jednak się ukryjesz? To nie koniec. Poszła sobie? Przynajmniej ze skradania miałabym piątkę z plusem. Interesujące.
Jaki on mądry i przystojny. Hej, to dla ciebie. Może do mnie zadzwonisz? Co? Serio? Nie, dziękuję. Że co? Czyżby nie odwzajemnił twoich uczuć? Myślisz, że jest mistrz świata z tym makijażem? To nie fair. W szkole nie wolno nosić makijażu. Chyba mam wszystkie materiały. Musimy dziś sporo przerobić na lekcji. Au! Patrz, gdzie idziesz. Zobacz, co narobiłaś. Przepraszam, to było niechcący. Bezmyślne dzieciaki. Ha? Co to takiego? To nie moje. Chociaż teraz już tak. Specjalna oferta na lemoniadę i słodycze. Co podać? Poproszę małego batonika. Jasne, $2. Oczywiście. O nie, pieniądze musiały mi wypaść z kieszeni. Och, ten dzień zapowiada się coraz gorzej. Bez kasy nie ma frykasy. Spaduwa. Czemu zawsze mam takiego pecha? Muszę się zrelaksować. Hej, co robisz? Mam nadzieję, że po sobie posprzątasz. Mama się wścieknie, jak zostawisz po sobie bałagan. Ha, to mi daje pewien pomysł. Na pewno mi się uda. Sorry, mały, ale muszę to pożyczyć. Wytnę w piance odcisk mojej stopy. Najpierw w jednym arkuszu, potem w kolejnych. Nałożę na siebie różnokolorowe warstwy i połączę je za pomocą pistoletu na gorący klej. Wierzchnią warstwę też pokryję klejem. Nie ma co żałować kleju. Poczekam, aż klej wyschnie. Następnie zrobię wycięcie z boku w dwóch środkowych warstwach. W pustą przestrzeń wsunę pudełeczko. To doskonały schowek na drobne. Teraz już nigdy nie zgubię pieniędzy. O, znowu ty. Mam nadzieję, że tym razem masz gotówkę. Tak jest, ty już płacę. Zielony to mój ulubiony kolor. Proszę bardzo, jeden batonik. Reguł nigdy za wiele. Te dzieciaki potrzebują dyscypliny, zwłaszcza Mindy. O, dzień dobry. Trzymaj się ode mnie z daleka. Boję się, że znowu na mnie wpadniesz. Mam coś dla pani. W ramach przeprosin. Coś słodkiego. Proszę bardzo. Dla mnie? Naprawdę? O, nie jesteś taka zła. To co? Zabierzesz mnie gdzieś po szkole? Hej, już jestem. Ups. Niezłe klapki, Mindy. Bardzo kolorowe. Rzeczywiście ładnie się prezentują. To buty wielofunkcyjne. Patrzcie i podziwiajcie. Trzymam tu rozmaite drobiazgi. Łącznie z błyszczykiem do ust. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przyda. To mój ulubiony odcień. Wow, Mindy, ślicznie wyglądasz. Miło z twojej strony. To... robisz coś po południu? Moglibyśmy pójść do kina. Czemu nie? Masz mój numer, prawda? Kolejny dzień na służbie. Nie mogę wpuścić do klasy byle kogo. Stój! Wiesz, kim jestem, prawda? Poczekaj, aż tatuś się o tym dowie. Nie spodoba mu się to. Okej. Thank you. Ech, to tylko drobne. Niech sobie leżą. Och, te bogate dzieciaki. Ta ochroniarka jest przerażająca. Strasznie mnie stresuje. Okej, w drogę. Dam radę. Muszę zachowywać się naturalnie. Stać. Czy to jest bezpieczne? Wiedziałam, że tak będzie. Nie, nie możesz wejść. Wynoś się stąd, jesteś biedna. Nie musisz być taka złośliwa. Co jest? Auć, to naprawdę bolało. Na czym wylądowałam? Ha? To diamenty? Wow, to są diamenty. Zauważyliście jakieś zmiany? Może roztaczam więcej blasku? No to jak, mogę wejść? Skaner zadecyduje. Mam dobre przeczucia. Ha, stwierdził, że jest bogata. Nie rozumiem, ale skaner nie kłamie. Możesz wejść. Naprawdę? To znaczy, oczywiście. Lepiej przygotuję się do zajęć. Muszę wyjąć podręczniki. Ciekawe, czego się dzisiaj dowiemy. Mam nadzieję, że czegoś interesującego. O, super, zdążyłem. Odrzutowiec musiał się zatrzymać na tankowanie. Możemy już zaczynać? Mam zarezerwowany stolik w restauracji. Wow, ale zeszyt. Wiem, jest wyjątkowy. Ale poczekaj, aż zobaczysz to. Nie, to niemożliwe. Patrz na mój telefon. Nie wierzę w to, co widzę. Chcę go dotknąć.
O nie, zapomnij! Fajne, co? Dziś mam ochotę na babeczki. Dodam je do mojego zeszytu. Wygląda to niesamowicie. Możesz mi pozazdrościć. Mój zeszyt jest taki nudny. Nigdy nie mogę mieć ładnych rzeczy. Życie jest takie niesprawiedliwe. Chwileczkę. Wiem, co robić. Najpierw wytnę te obrazki. Przez to robię się głodna. Okej, i ostatni. Ale przede mną jeszcze dużo roboty. Czułem, że trzeba było zrobić tak, jak w przepisie. Nadchodzę. Nie zwracaj na mnie uwagi. Muszę tylko coś znaleźć. Aha, właśnie o to mi chodziło. Nie, nie rogalik. Potrzebuję papieru do pieczenia. Poszło jak z płatka. Nie może mnie zobaczyć. To zbrodnia doskonała. Jeszcze trochę. Pocięłam papier do pieczenia na kwadraty. Teraz położę na nich obrazki. Następnie okleję je taśmą. Musi być gładko. Nie może być żadnych zagnieceń. I teraz je wytnę. Zrobię to powoli. Muszę ciąć wzdłuż konturów. Wygląda to dobrze. Teraz mogę odkleić papier do pieczenia. I przykleić obrazek do zeszytu. Wygląda to dobrze. Przykleję pozostałe. Wow, już wygląda to lepiej. No i obowiązkowo pizza. Hej, Alex, patrz na to. Co? Te kolory, te obrazy. Wow, cudowne. Miałam nadzieję, że to powiesz. Co to za pomyje? Cześć, poproszę miskę tego czegoś. I po to chodziłam do szkoły kulinarnej. Nawet nie wiem, co to jest. Nazywam to zieloną papką. Proszę. Jest trochę oślizgłe. Chwila. Nie spiesz się. Puszczaj moją chochlę. Na co komu miska? Udało się? Och, smacznego. Patrzcie na to. Darmowe jedzenie. Nie ma mowy, żebym to zjadł. Zamówię coś sobie. Wygląda dobrze. Grudki nadają temu dodatkowy smak. Pycha. Nie mogę się doczekać. To takie obrzydliwe. Jak ona może to jeść? Służba? Ach, to mi się podoba. Dziękuję, sługo. Preferuję rzeczy z wyższej półki. Nie ma nic lepszego niż świeże sushi. Wygląda pysznie. Aż mi ślinka cieknie. Czekaj, co to za brzęczenie? To mucha! I siedzi na moim sushi! Co robić? Jest do niczego! Zaraz zwymiotuję! To nic takiego! To tylko mucha! Hej, Alex! Mogę to zjeść? Śmiało! Mam nadzieję, że zaraz ci przejdzie. Spadaj, mucho! Wyborne! Ale to dobre. Oto kolejne wyzwanie. Poradzę sobie bez problemu. A może i nie. Irytujące. Okręgi są głupie. Jeszcze raz. Normalnie wymiatam. O, głodna jestem. To tobie tak burczy? Nie jadłam śniadania. Na szczęście wzięłam coś na ząb. Słodziutka przekąska. Emily? Co to ma być? Znasz zasady? Zapomniało mi się. Wracam do rysowania kółek. Okej, dłużej już nie wytrzymam. Uch, nie mogę się skoncentrować. Zaraz, zaraz. Nauczyciel nie zwraca uwagi. Mam plan. I nawet dotyczy kółek. Znaczy się okrągłych cukierków. Szkoda czasu. Do dzieła. Wygląda nieźle. Emily? Znowu mi nie wyszło. No proszę, działa. Genialny pomysł. Podzieliłaby się. Też jestem głodny. Ha, moje kredki. A raczej samo pudełko. Nie ma to jak płatki śniadaniowe. Nasypię ile się da. O to chodziło? Każdy coś podjada, to ja też.
pyszne! Udało się! Superowo! Hej! Nieźle kombinujesz! Chcesz trochę? Nie, dzięki! Czekaj! Co? Obczaj tę sztuczkę! Przesypię płatki tutaj! Biorę klej! A właściwie to mleko! Też białe, prawda? Nic mnie nie powstrzyma przed zjedzeniem śniadanka, nawet szkolne zasady. Zdrowe i smaczne! Mam nadzieję, że nauczyciel nie patrzy. Wow, sprytne! Szkoła od razu robi się znośniejsza. Co tam wyprawiacie? Rysujemy okręgi. Bardzo ładnie. Hej, rzuć się cukierkiem. Pyszne, co? Tylko ostrożnie. Uff, nikogo nie ma? Chyba nie. Och, Ewa jest taka śliczna. Dobra, muszę się teraz skupić. Mam nadzieję, że spodoba jej się ta babeczka. O nie, idzie tu! Muszę się szybko gdzieś schować. Dobra, stoi koło szafki. Sprawdza coś w telefonie. Nie, nie, nie! To nie może być prawda! Cześć, Ewa. Przyniosłem ci coś słodkiego. To dla mnie? Wow, wyglądają smakowicie. Spróbuję tego z truskawką. Ale dobre, częstuj się. Nie, to nie fair. Skąd on się tu z tym wziął? No dobra, wkraczam do akcji. Tulipany to strzał w dziesiątkę. Cześć, Ewa. He? Co? O, cześć, mogę ci w czymś pomóc? Nie, już nieważne. Aha, okej. Te róże pachną wspaniale. Ewa nie ma na czym pisać. Teraz mam szansę zabłysnąć. Proszę, Ewa, weź mój zeszyt. Nie, weź mój. Lubisz przecież fioletowy. Och, znów wybierze Jake'a. Spójrz, możesz wziąć wszystkie trzy. Wow, twój zeszyt jest wyjątkowy. Co? Dlaczego? Wziąłem trochę cekinów, koralików i innych drobiazgów. Im więcej kolorów, tym lepiej. Następnie zabrałem wieczko z tego opakowania. Jego brzegi pokryłem gorącym klejem, by w końcu przycisnąć do zeszytu. I gotowe! Unikatowy i błyszczący zeszyt. Nie wierzę, że sam to zrobiłeś. Mam też dla ciebie te kwiaty. Pokoloruję to serce. Och, głodna jestem. Jej, pizza! Uwielbiam pizzę. Och! O nie! Upuściłam ją na koszulkę. Jest cała zabrudzona. Czemu płaczesz? Co się stało? Poplamiłam koszulkę. Moją ulubioną. O rany! Już dobrze, nie martw się. Co by tu poradzić? O, już wiem! Kreda! Oczywiście użyję kredy. Dobrze, mam już wszystko przed sobą. Teraz kolorujemy plamy po pizzy. I już, po krzyku. Następnie wrzucamy koszulkę do pralki. Tadam, patrz! Koszulka jest czysta! Gotowa? Proszę! Jej! Dzięki, tatku! Nie tak szybko, moja droga. Tak nie będziemy jeść. Proszę, to powinno pomóc. Pycha! Tata zawsze znajdzie jakieś wyjście. Ach, nic nie umiem. To jest zbyt trudne. Dobra, może jeśli dodam to... Nie, nie, bez sensu. Ach, to jakiś koszmar. Okej, tylko spokojnie. Policzmy jeszcze raz. Nie, tak też nie wychodzi. Jestem beznadziejna. Ile ona potrzebuje tych kartek? Jakim cudem jemu idzie tak dobrze? Może poproszę go o pomoc? Ja? Mam pomóc tobie? Bez jaj, takiemu przegrywowi? O, nie ma szans. Pewnie mnie wyśmieje. Czy tylko mi jest tu gorąco? Czuję się, jakbym była w saunie. Hej, co tam? O, nic.
On już wszystko rozwiązał. No dobra, muszę go zapytać. Pomóc ci? A, jasne, z miłą chęcią. Patrz, pokażę ci ciekawy trik. Zakreśl te cyfry razem, a następnie je pomnóż. Następnie zrób to samo z tymi liczbami i zapisz wynik. Teraz musisz tylko dodać te cyfry do siebie i wpisać je w środku. Widzisz? Oto rozwiązanie. Trzymaj. Dziękuję. Dżentelmen i do tego mądry. Teraz mogę przystąpić do testu. Tak! Uwielbiam pisanie wypracowań. Tworzenie niebanalnych tez. Wow, ale mu spieszno do tego pisania. Co za dziwak. Nie wolno zapomnieć o dobrym rozwinięciu. Och, ten pilniczek jest do niczego. Potrzebuję innego. Ten też nie. Może ten zielony. O, zapomniałbym o najważniejszym. Tak, a teraz genialne zakończenie. O nie, ołówek mi się stępił. Nie, nie, nie. Jak ja teraz dokończę? Hej, masz coś do pisania? Przykro mi, mam tylko to. W sumie może się przydać. Dawaj. Tak, działa. Mogę nim naostrzyć swój ołówek. Teraz pora ukoronować moje dzieło podsumowaniem. Hej, może chcesz napisać też za mnie? Jasne, przecież jestem ci coś dłużny. Jest! A co tam na Insta? Nie znoszę, kiedy łamią mi się kredki. To takie irytujące. Na szczęście mam świetnego pomocnika. On się upora z tym w mgnieniu oka. Wystarczy tylko jeden ruch ręką. I proszę, kredka naostrzona. Można odłożyć na miejsce. Mam pewien pomysł. Narysuję coś. Mam tu złożoną kartkę. Narysuję na niej głowę potworka. Ale to nie będzie zwykły rysunek. Wygląda nieźle. Teraz pora rozłożyć kartkę. I dorysować brakujące części. I kolejne detale. Świetnie. Teraz kolory. Podoba mi się. Uwielbiam nietypowe rysunki. Ha? Co robisz? Hej, to mój obrazek. Wracaj tu. Gdzie go zabierasz? Co to ma znaczyć? I co tutaj się dzieje? O, jesteś wreszcie! Kim wy jesteście? Czekałyśmy na ciebie. Świetnie wyglądasz! Uwielbiam biżuterię, szczególnie tę świeżo wykopaną. Nawet mamy takie same bransoletki. Lepiej nie proś jej o nic na urodziny! Jakiś problem? Oto wasze pierwsze zadanie. Wykonajcie dla mnie jakąś ozdobę. Ha, sama nie wiem. Miejmy to lepiej z głowy. Sama nie wierzę, że to robię. No chodź tutaj. Od czego tu zacząć? Może od palców? Tylko nie patrz tak na nas. A może to? Nie mam pojęcia. Czekaj. Proszę go odłożyć. Nie no, jasne. My tylko żartowałyśmy. Nadal nie mam żadnego pomysłu. Zaczekaj, nie ruszaj się. Użyjemy twoich gumek do włosów. Hej, ja ich potrzebuję. To jest teraz ważniejsze. Super, popsułaś mi całą fryzurę. To już wszystkie. Patrz, wystarczy użyć palców. Biorę jedną gumkę. I co niby zrobisz? Obwinę ją wokół palców. I dodam do niej kolejne. Teraz tą pierwszą splotę pozostałe dwie. Następnie powtórzę cały proces. Ha, ciekawy pomysł. Dobrze, że zawsze noszę przy sobie zapasowe. Tak na wszelki wypadek. Wiedziałam, że kiedyś mi się przydadzą. Lepiej, żeby Lexi ich nie widziała. Ha, to trudniejsze niż mi się zdawało. Prawie skończyłam. To zupełnie jak plecenie warkoczyka. Tylko trzeba zrobić takie kółko. Wyszła mi piękna bransoletka. Spójrz, Olivia. Ja też taką mam. Co? Ale jak? Nagły przepływ weny twórczej. Są nieco zbyt kolorowe jak na mój gust. Niech będzie remis. Juhu! Miałam świetny pomysł. Są śliczne. Sama bym taką nosiła. Właśnie dlatego unikamy takich jak wy. Ten kolor pasuje idealnie. Ciemny, ponury, zupełnie jak ja. Co jest? Ach! Ach! Mój telefon. Złaź ze mnie, ale mnie wnerwiasz. Odczep się. O, ale szkoda. Nie potrzebuję waszego współczucia. To jest wasze kolejne zadanie. Na co jeszcze czekacie? Możesz na nas liczyć. To będzie ekstra. Użyjemy do tego swoich etui. Zaczynajmy.
Co by to zrobić? Ja mam genialny plan! Muszę tylko wyjąć kilka rzeczy z plecaka. Gdzie to jest? Nie to? Co ja tu mam jeszcze? Mówiłam ci, żebyś zrobiła w nim porządek. Marchewka? To moja przekąska na później. Ups. Podzielisz się? Aha, mam to, czego szukałam. Mój długopis 3D. Fantastycznie. Zacznę od takich szlaczków. Ważne, by linie się stykały. Teraz zmienię kolor. I tak do samego dołu. Zupełnie jak tęcza. Wow, wyszło dokładnie tak, jak chciałam. Co myślisz? Przyznaj, że ładne. Mi się podoba. Faktycznie, niezłe. Jaki z ciebie słodziak. O co jej chodzi z tym królikiem? Pożyczę sobie te lakiery do paznokci. Tylko którego użyć najpierw? Ten jest ładny. Pomaluję nim moje etui. Chcę zrobić na nim kilka kropek. A teraz dodam więcej odcieni. Wystarczy dodać kolejne kolory. Już wygląda niesamowicie. Teraz pora na słomkę. Dobrze, że mam zdrowe płuca. Muszę dmuchać teraz w tę słomkę. A to sprawi, że lakier powędruje po całym etui. Dzięki temu kolory się wymieszają, a efekt będzie podobny do marmuru. Teraz użyję tej lampy, by utwardzić lakier. Tak będzie o wiele szybciej. Wow, wygląda wspaniale. Hej, spójrz tutaj. Myślę, że ci się spodoba. Więc, jaki werdykt? Coś czuję, że chyba wygram. Obie się spisałyście. Kolejny remis. Ojej, tak się cieszę. Zachowam sobie to etui. Chyba mi się ręka przykleiła. Wszystko okej? Co ja teraz zrobię? Nie mogę jej oderwać. Oj, mój telefon. Dobrze, że miałaś założone etui. Mogło być nieciekawie. No dobra, klaso, pora na test. Mam nadzieję, że się uczyliście. Okej, do dzieła. Ach, to proste. Ale z niego kujon. Ja nie muszę się uczyć. Mam tutaj wszystkie odpowiedzi. Na bank dostanę 6. Jestem taka mądra. A tego nie wiedziałam. Co robi Emily? Nie wierzę w to. Hej, tutaj! Co się stało, Matthew? Emily ściąga. Czy to prawda? Co? W życiu? Proszę zobaczyć. Co powiedziała? Chwileczkę, widziałem telefon. Ja nic nie widzę. Ach, jesteś najgorszy. Czy mogę dokończyć test? Zawsze jestem o krok do przodu. Powodzenia następnym razem, Matthew. Jestem po prostu wybitnie inteligentna. Ale... Ciszej! To będzie nasz sekret, dobra, kochani? Wciąż tu jest. Stresowałam się. Mam nadzieję, że Matthew się spodoba. Zasługuje na to. Jest taki boski. Spójrzcie tylko na niego. Lepiej to zapakuję. Chcę, żeby było idealnie. Który papier do pakowania wybrać? Ten jest bardzo ładny. Tak jak Matthew. Muszę go wyciąć. Chwila, to nie są nożyczki. Na pewno mam jakieś w plecaku. Gdzie one są? O nie! Wiem! No dalej! Może w roślince? Nie! Co teraz? Będę musiała go po prostu podrzeć. Zrobię to powoli. Okej? Dam radę. Tak jest? Powolutku? Nie poszło zgodnie z planem. To katastrofa. A co to? Może mogę je wykorzystać? Tak! Myślę, że to się uda. Ciach, ciach. Złożę ekierki w ten sposób. I przetnę papier. Na razie idzie dobrze. To działa! Wow, to jest niesamowite. Jestem już prawie na końcu. Teraz mogę zapakować prezent. Złożę papier na brzegu i zawinę na rogach. Zawiążę kokardkę i tyle. Teraz muszę tylko znaleźć Matthew. Oto on. Czekaj, 2 i 2 daje 4? Każdego dnia uczymy się czegoś nowego. Matthew? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin. Wow, dzięki Emily. To takie ekscytujące. Nie wierzę! Zawsze chciałem mieć ten zestaw! Skąd wiedziałaś? Cieszę się, że ci się podoba!
To naprawdę fascynujące. Jak widać, to całkiem proste. Rzeczywiście proste. Och, Wendy, co tam kujonie? Czemu musimy siedzieć razem? Myślisz, że mi się to podoba? Otwórzcie podręczniki na 14 stronie. Coś zgłodniałam. Czas coś przekąsić. Dobrze, że mam coś przy sobie. Uwielbiam czekoladę. Co ty wyrabiasz? Dobrze wiesz, że nie wolno jeść na lekcji. Odwal się, jestem głodna. Wstydziłabyś się. Co tam się dzieje? A bo ona je czek... Hej! Jeszcze przed momentem! Lepiej mieć ją na oku. Wendy, nieładnie tak skarżyć na koleżankę. Dziwne. Może mi się przewidziało. Teraz mam okazję. Zachowałam te chipsy na czarną godzinę. No nie, chyba żartujesz. Okej, teraz jej zazdroszczę. Ale pychota. Proszę pani, bo Mindy znowu ukradkiem podjada. Co tym razem? Przysięgam, że przed chwilą. Co takiego? Jak to możliwe? Wendy, nie przeszkadzaj innym i skup się na czytaniu. Właśnie, Wendy. Skup się na czytaniu, a ja w tym czasie zrobię sobie kanapkę. Jak to kanap... Co? Jak ona to robi? To jak jakaś magia. Oj tam. Skoro Mindy tak sobie pozwala, to ja też coś przegryzę. Mam jakiegoś batonika. Niewiele, ale zawsze to coś. Co to ma znaczyć? Żadnego jedzenia na lekcji. Ale to tylko jeden batonik, a Mindy... Wendy, to ostatnie ostrzeżenie. Natychmiast przestań się wygłupiać. To niesprawiedliwe. Poznam twój sekret. Nie przeszkadzaj mi w nauce. Spadam stąd. Niewiarygodne. No co? Trzeba czymś popić kanapkę. Nie mogę w to uwierzyć. To nie fair. Spokojnie, Wendy. Głęboki oddech. Jeszcze się policzymy. Jestem cierpliwa. Ach, orzeźwiające. Na czym to ja skończyłam? O, koniec lekcji. Spakować się. I lecę. Już zaczynam myśleć o lunchu, bo wciąż jestem głodna. Wreszcie. Zaczynamy. Żelki świetnie smakują po koktajlu. Chwileczka. Co ty sobie wyobrażasz? Jakim cudem udało ci się skitrać wielodaniowy posiłek na lekcji? Przestań. O, okej. Nie takiej reakcji oczekiwałam. No co? Czemu się tak na mnie gapisz? Weź te żelki i załóż na chwilę moje okulary. Ale po co? Nie rozumiem. Właśnie tak. Wezmę je z powrotem. Powinny się nadać. Nie ruszaj się. Okej, teraz chodź ze mną. Siadaj. Nie jestem pewna, czy to dobry pomysł. Zaufaj mi, zadziała. Żelki przypominają pryszcze. Tyle, że są jadalne. Jedzonko pod nosem i nad nosem też. Smaczne. No pewnie, że tak. Już chyba nie żałujesz, że siedzisz ze mną, co? Nauczycielka, zaczynamy lekcję. Dzięki, Mindy. Małe cięcie tutaj. Wygląda to dobrze. Ale się nudzę. Chyba nie mówisz poważnie. Te zajęcia są najlepsze. Hej, Molly. Masz coś za uchem. Co takiego? Wow, skąd to się wzięło? Jesteś magikiem? Może? Wow, ale fajnie. To podsunęło mi pewien pomysł. Potrzebuję bardzo dużo kartonu i kilka sprężyn. Teraz mogę zrobić pudełko. Wszystko składa się w całość. Tak, to powinno wystarczyć. Mindy, musisz to zobaczyć. He? Co to jest? Wow, ty to zrobiłaś? Nie widziałaś jeszcze najlepszego. Patrz, zjada monetę. Dobre, co? Spróbujmy jeszcze raz. Miałam nadzieję, że to powiesz. Muszę się skupić. Nie chcę popełnić żadnych błędów. Ale soczysty smak. Co to jest? To jest moja Kitty. Wiem, jest cudowna. Możesz być zazdrosna. Chcę ją. Spójrz tylko na nią. Molly? Mogę ją potrzymać? Oczywiście. Żartuję. Ha, mam cię. To nie było miłe. Nie ma mowy, żebym dała ci potrzymać moją Kitty. Och, ona jest taka wredna. Ale ja jej pokażę. Najpierw przetnę tę kartkę na pół. Teraz potrzebny mi klej. Posmaruję nim wzdłuż krawędzi. Mam też papier z karbowanym brzegiem. Przycisnę go do kleju.
Złożę krawędzie, żeby zrobić pudełko. Owinę papier wokół drewnianego padeczka. Włożę to do pudełka. Wycięłam szczelinę w tej kartce. To będzie góra pudełka. Przeciągnę papier przez szczelinę i coś na nim narysuję. I to wszystko. Molly, patrz na to. To jest kreskówka z Hello Kitty. Całkiem fajne, co nie? Co? Skąd to masz? Chciałabym to mieć. Na to jest tylko jedno rozwiązanie. Wymieńmy się. Wiesz, czego chcę? Uhu! Było warto. Jest taka miękka i przytulaśna. Wow, nigdy nie widziałam czegoś takiego. To najlepsza rzecz na świecie. Mogłabym robić to cały dzień. Budzik ustawiony. Czas spać. Mam wrażenie, że o czymś zapomniałam. Ale o czym? Chwileczkę. Zapomniałam o egzaminie. O nie, nie jest dobrze. Muszę się uczyć. Mam nadzieję, że nie jest za późno. Okej, dam radę. To tylko cały semestr materiału. To chyba nie może być zbyt trudne. Och, jestem taka zmęczona. Ale muszę uczyć się dalej. Zakuwasz, co? Przyniosłam ci przekąski. O, jesteś najlepsza. Wiem. A co to? Muszę się tego nauczyć. Twoja lampka miga. Pewnie coś się psuje. No i się popsuło. Nie jest dobrze. Mam nadzieję, że nie boisz się ciemności. Zaczekaj. Mam pomysł. Tak, do dzieła. Narysuję serduszka na papierowym kubku i je wytnę. Umieszczę tarczę z kartonu na brzegu kubka i przecisnę przez niego drewniany patyczek. Teraz potrzebuję dużo tekturowych krążków. Ułożę je jeden na drugim i zrobię w nich i w kubku dziurę. Teraz włożę światełka do środka i wepchnę patyczek w tekturowe krążki. Tak powstała urocza lampka. Och, Mindy, to ci pomoże w nauce. Och, wow, właśnie tego było mi trzeba. Jest idealna. Powodzenia, kochanie. Dasz radę. Tak, chyba tak. Ta książka jest bardzo interesująca, ale czytanie to ciężka charówka. Aż robię się głodna. Muszę coś zjeść. Na szczęście jestem przygotowana. Poczęstuję się czymś słodkim. Niebo w gębie. Jestem teraz taka szczęśliwa. Nic nie może tego zepsuć. A ty co tu robisz? Wrzuć cukierki do kosza. To niesprawiedliwe. A było tak fajnie. Znasz zasady. Zawiodłam się na tobie, Mindy. A teraz czytaj książkę. Na szczęście jestem sprytna. I mam więcej ukrytych słodyczy. Nie, nie mogę. A może mogę? Musi być jakiś sposób, żeby to zjeść. Chwila. Wiem. Wytnę chmurę z papieru. Następnie przykleję do niej oczy i usta. Nałożę klej dookoła krawędzi i przykleję piankę. Przyda mi się też zamek błyskawiczny. Tak powstał uroczy notes, który skrywa smaczną tajemnicę. Jak słodka tęcza. To jest to. Nauczycielka nigdy się nie dowie. Mindy, co robisz? Nic. Okej. Nie psuj mi przerwy na chipsy. Wow, gościu gada jak najęty. Nic z tego gadania nie wynika. Koniecznie to zapamiętajcie, bo na pewno będzie na klasówce. Jasne, bla, bla, bla. W sumie to bym coś przegryzł. Zgłodnieć można od słuchania tych nudów. Nie ma to jak słodycze. Czyżbym słyszał szelest rozwijanego opakowania? Zacznijmy od tego. Co to ma znaczyć? No wiesz co? Przecież znasz zasady. Żadnego jedzenia podczas zajęć. Skonfiskuję to i całą resztę. No to kicha. Upewnię się, że to faktycznie słodycze. Nie da się ukryć, 100% cukru. Na czym to ja skończyłem? Okej, zakaz jedzenia. Ale ani słowem nie wspomniał o piciu. Nie mogę się doczekać. Tym razem będę ostrożniejszy. Schowam puszkę pod biurkiem. Nauczyciel nic nie podejrzewa. Gdzie on się podział? Znaczy się, co słychać? Pozwolisz, że to wezmę? Nie mam pojęcia, skąd to się tu wzięło. To twoje ostatnie ostrzeżenie, Alex! Odwrócił się! Szybko! Nie ma mowy! Co? Przyznaj się, ze mną nie wygrasz. Pozbędę się tej pokusy. Prawie mi się udało! Pamiętaj, mam cię na oku! Rany, jaki on zacięty? Dobra, daruję sobie. Chyba że ten klej w sztyfcie daje mi pewien pomysł. Chyba wiem, jak go wykorzystać. Najpierw usunę cały klej i dokładnie umyję wnętrze tubki. Następnie wezmę moje ulubione cukierki i połączę je w jedną masę. Zrobię wielką, słodką kulę. W
wcisnę w nią tubę po kleju, tak żeby wyciąć kawałek masy. Resztę oderwę. Będzie na później. Teraz mam gumę w sztyfcie. Gdy przekręcam tubkę, wychodzi słodka masa. Wszystko zgodnie z planem. A najlepsze, że mogę to trzymać na widoku. Pychota! Co to za kuszący zapach? Tylko nie to! Czuję tu coś słodkiego! Co? Absolutnie nie! Dostałem nauczkę! O, jakoś ci nie wierzę! Pokaż, co tu masz na biurku! Proszę bardzo, nie mam nic do ukrycia! Chyba, że chce pan skonfiskować mój klej! Może i mówi prawdę? Nie ma śladu po żadnych słodyczach. Okej, najwyraźniej się myliłem. To jedyne wyjaśnienie. A teraz muszę parę rzeczy posklejać. Niebo w gębie. Przynajmniej już się nie nudzę na lekcji. Zamroźcie wodę w niewielkim naczyniu. Wyjmijcie gotową kostkę lodu i weźcie swoje przybory malarskie. Bierzemy się do roboty. Nałóżcie farbę bezpośrednio na lód. Najlepiej użyć różnych kolorów. Topiący się lód sprawi, że farba zacznie pływać, a barwy będą się mieszać. Dodawajcie kolejne warstwy różnych odcieni. To całkiem przyjemne zajęcie. A efekt jest niepowtarzalny. Przyznajcie, że wygląda całkiem nieźle. Okej, lepiej zabiorę się za to zadanie. He? Czemu nie piszę? Skończył się tusz. Świetnie. No nic. Hej, Sofia. Wszystko okej, Luna? Długopis mi się wypisał. Masz pożyczyć drugi? Jasne. Powinnam mieć zapasowy. Gdzieś tu musi być. Och, to nie on. Chwileczkę. Dziwne. Ale bałagan. Muszę to w końcu ogarnąć. Zaraz. Mam pomysł. Już wiem, jak uporządkować te wszystkie rzeczy. Najpierw naciągnę tę gumkę na segregator. Będę ich potrzebować nieco więcej. Teraz mogę powkładać tu różne przybory. No i jest jeszcze miejsce w środku. Wszystko mam teraz pod ręką. Fajne, co? Trzymaj, twój długopis. E? Co? Ach tak. Dzięki. Świetnie wyszło. O czym to ja śniłam? Ale ten sprawdzian nudny. Mi tam się podoba. Ale z ciebie kujonka. Muszę znaleźć sobie jakąś rozrywkę. Hej, zachowuj się. Świetne pytanie. Och, nie usiedzę tu. O, już wiem. Hej. Co znowu? Patrz na to. Pocieram długopis o rękaw, robię mały młynek i... Przyznaj, że to niezły trik. Wow, to jakieś czary. Teraz ja. Chyba coś poszło nie tak. Prawdziwy magik nie zdradza swoich sztuczek. Chyba za lekko potarłam. Może teraz? To na nic. Już wiem. Wystarczy wykonać dobre obliczenia. A, zapomniałam o grawitacji. Obrót ziemi oznacza... Mam! Spróbujmy teraz. To żadna magia. Co ty nie powiesz? O-o, proszę o ciszę. Przepraszamy. Wpadłaś! Ups. A ty na co czekasz, Sofia? Już piszę, już piszę. Ostatnie ostrzeżenie. Co ja zrobiłam z długopisem? Chyba będzie niedostateczny. Nareszcie w domu. Co za dzień? Paskudna pogoda. Lepiej schowam parasol. Wow! Co się stało? Dobrze, że mam latarkę. Sprawdzę, o co chodzi.
O-o. Niedobrze. To nie może się więcej powtórzyć. Ale co zrobić? A gdyby tak? I to jest myśl. Będzie nam potrzebna pusta butelka plastikowa. Zaczynamy. Musimy odciąć górę i dół butelki. I to samo zrobić z drugą butelką. Teraz włóżcie jedną w drugą. A w środek jeszcze mniejszą butelkę. W sam raz na deszczowe dni. O, cześć, Sofia! Hej, byłaś na dworze? Widziałaś, jak leje? Nie, stój! He? Czemu? Użyj tego! Nałóż butelki na złożony parasol. Koniec z pochlapaną podłogą. Cała woda zbierze się na dnie butelki. Proszę. Wow! Świetny pomysł. Uważaj! O, przepraszam. Ach, wracam po latarkę. Moje dzieło już na ukończeniu. Warte powieszenia w galerii sztuki. A jak sobie radzi Justin? O kurczę, o wiele ładniejsze. Może pod innym kątem moje będzie wyglądać lepiej. Nic z tego. Zaraz wracam. Wyrzucę wiórki z ostrzenia. Chciałbym móc stworzyć coś podobnego. Chwileczkę. Mam pewien pomysł. Będę potrzebował folii spożywczej. Rozwinę ją nad kartką i skopiuję długopisem rysunek Justina. Wystarczy trzymać się linii. To bardzo proste. Jestem geniuszem. Pewnie tak samo robią wszyscy wielcy artyści. To nie tyle kopiowanie, to czerpanie inspiracji. Teraz tylko unieść folię i położyć ją na pustej kartce papieru. Najlepiej odbić tuż za pomocą wałka kuchennego. Tadam! Wygląda rewelacyjnie. Hej, Justin, zobacz, co narysowałem. Wow, niesamowite i bardzo podobne do mojego. Wielkie umysły myślą podobnie. Jesteśmy bardzo utalentowani. No raczej, dlatego jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Coś trudna ta praca domowa? Jejku, co to ma w ogóle być? Nic z tego nie rozumiem. To nie ma najmniejszego sensu. O rany, majaczą mi wzory. Zostawcie mnie w spokoju. Oblałeś test, Justin, i bardzo się z tego cieszę. Co to za hałasy? O, będę miał siniaka. Pokój się kręci, czy co? Nie, to mi się kręci w głowie. Co się stało, synu? Dlaczego fizyka jest taka trudna? W ogóle jej nie pojmuję. Nie zdam egzaminu. Auć, moja głowa. Poczekaj chwilkę. Przykleję sobie plasterek. Pewnie mam wielkiego guza. Muszę być ostrożniejszy. Tak już lepiej. Może jednak wrócimy do mojego problemu? Nie mogę zawalić tego przedmiotu, tato. Musisz się bardziej przyłożyć do nauki i tyle. Robię co mogę, ale wszystko wylatuje mi z głowy. Ha, już wiem. Co takiego, synu? Twoje plasterki? Pożyczę je sobie, okej? Niepozorne plasterki rozwiążą cały problem. Najpierw odkleję listki z tyłu plasterka. Na kawałeczku papieru napiszę wszystkie potrzebne wzory i umieszczę go na środku plasterka. Dzięki temu zawsze będę miał odpowiedź pod ręką. Teraz na pewno zdam na piątkę. Wszystko mnie boli. Ura ty, co ci się stało? Nie chcę wracać do tego bolesnego przeżycia. Obawiam się, że i tak musisz napisać egzamin. Ależ oczywiście, z największą chęcią. Powodzenia. Szczęście nie ma tu nic do rzeczy. Odklejam plasterek i już wiem wszystko, co trzeba. Przyznacie, że to całkiem sprytne, prawda? O, wiadomość. Od kogo? Nie wierzę. Impreza. Dziś wieczorem? Ale się jaram. Psst, Molly. He, co jest? Czekaj, nauczycielka. Podczas egzaminu nie ma gadania. Ech, powiem ci później. Cisza! Och, nie mogę się doczekać. Chwila, wiem jak powiedzieć Molly o imprezie. Wykorzystamy mój lunch. Uff, ale musi wystarczyć. Hej, co to ma być? Przeczytaj wiadomość w otworach. Ha? Czekaj, impreza? Dziś wieczorem? O której? Ach, o 7. Wow, ty to masz cela. Piąteczka. Nie mogę się doczekać. Jeny, trudne to zadanie domowe. Muszę się naprawdę skoncentrować.
Ale wiem, że dam radę. Po prostu dam sobie czas. Powolutku. Po prostu muszę narysować koło. Uch, to jest takie irytujące. Mam lepszy pomysł. Zamiast tego pooglądam telewizję. Myślę, że na to zasługuję. To jest fajniejsze niż zadanie domowe. Ha, uwielbiam ten program. Och, to mama. Cześć, kochanie. Chwileczkę. A to co? Masz zadanie domowe? Jeśli chodzi... Wyłączamy więc telewizor. Ja to oglądałam. To takie niesprawiedliwe. Mama bywa czasem taka okrutna, a ja po prostu chcę zaznać nieco rozrywki. Nigdy nie mogę robić tego, co chcę. Dobra, miejmy to z głowy. Głupie zadanie domowe. To jest zbyt trudne. Ha! To pudełko z biżuterią mamy. To wygląda ładnie. Wyglądałabym w tym świetnie, ale mam lepszy pomysł. Mogę to wykorzystać do mojego zadania domowego. Położę ołówek na dole, a drugi na górze. I przekręcę bransoletkę. Wow, to działa! Jak ci idzie? Ty to zrobiłaś? Wow! No jasne, że ja. Moje geny? Zasługujesz na nagrodę. Proszę bardzo. Dzięki, mamo. Całkiem sprytne, co? Ale się nudzę. No nie gadaj. Nic tu nie robimy. Kiedy kończy się ta lekcja? Dopiero się zaczęła. Niemiłosiernie się ciągnie. Nie mogę już tego znieść. Potrzebuję drzemki. Chwileczkę. Hej, Mindy. Ha? Co jest? Spójrz na to. Jak ja to robię? Wow, zawsze wiedziałam, że jesteś czarownicą. Nie przerywaj. Publiczność jest oczarowana. O nie, co ja narobiłam? Żartuję, cały czas tu był. To było super. Okej, teraz twoja kolej. Niczego nie ćwiczyłam. Daj mi chwilę. Chyba wiem. Patrzcie na to. Podgrzeję kredkę w rondelku i dodam trochę wosku. To rozjaśni kolor. Poczekam, aż wszystko się rozpuści i zdejmę z ognia. Zrobiłam foremkę w kubku. Wleję do niej wosk. Napełnię ją do pełna. I poczekam, aż zastygnie. I ostrożnie wyjmę. Wygląda jak prawdziwy palec. Imponujące, prawda? No dobrze, czas na przedstawienie. Wsunę to do mojej rękawiczki. Och, Molly! To będzie dobre! Co zamierzasz zrobić? Patrz na to. Nie wierzę w to! Spokojnie, to nie jest mój prawdziwy palec. Wow, nabrałaś mnie! Jesteś geniuszem! Na to wychodzi... Zrobiłaś mnie w konia. Uwielbiam te zajęcia. Mam czas na zorganizowanie mojego grafiku. Ha, co by to namalować? Natchnęło mnie. Czuję, jak przepływa przeze mnie kreatywność. Uwielbiam te kolory. Co dalej? Ach, wiem. Nie mogę nic wymyślić. To będzie moje najlepsze dzieło. Sialalalala. No dalej. Siubidubidu. Mam pustkę w głowie. Nie mam pomysłów. Sialalalala. Dlaczego to jest takie trudne? Dziękuję. Wspaniała z was publiczność. Ha? Co ona robi? Mindy? Powinnaś malować. Spójrz na Molly. Nie może być aż tak dobrze. Och. W sumie robi wrażenie. Wszystko jest lepsze niż pusta strona. Czas się skończył. Zobaczmy wasze dzieła. Spieszyłam się trochę, ale jestem z tego zadowolona. A ty co zrobiłaś, Mindy? Wow, kto otworzył okno? Idealny moment na odwrócenie uwagi. A, ten liść leci prosto na mnie. Pomocy, pomocy! Jego miejsce jest w koszu. Chwileczkę. Mogę go wykorzystać, ale będę musiała działać szybko. Położę na niego kartkę. I wezmę kredkę. Przejadę nią po liściu. Zostawi to ślad na papierze. Wygląda to dobrze, ale jeszcze nie skończyłam. Będę potrzebować nożyczek i zacznę to wycinać. Przytnę wzdłuż konturu. Nie chcę popełnić żadnych błędów, więc zrobię to powoli. Idealnie. Proszę spojrzeć na to. Natura mnie zainspirowała. Wow, bardzo ładnie. Szkoda, że ja na to nie wpadłam. Wow, doskonała praca. Brawo. Dostałam szóstkę. Jej, ale się cieszę. Ta, nieźle. Też chciałbym mieć takie oceny. Hej, nie załamuj się. Patrz, zaraz to naprawimy. Wystarczy trochę gorącego kleju. I przyciskamy go do kartki. Widzisz? Zdjęliśmy z niej twoją złą ocenę. Tadam! Koniec z jedynkami. Pozostaje dopisać lepszą ocenę.
Szóstka? Jest! Wielkie dzięki! Jesteś najlepsza! Lepiej wracajmy do nauki. O tak, masz całkowitą rację. Pora brać się do pracy. Co? To niewiarygodne! Ona ma walizkę z jednorożcem! A co jest w środku? O tak, mam tu wszystkie kolory. Zielenie jest zazdrości. Też mam te kolory. I mogę poprawić makijaż w każdej chwili. Ale nie możesz się równać z Wolverinem. I tylko tyle? Lepiej spójrz na moją szminkę. Czym prędzej ją schowaj, bo mam tu ołówki mechaniczne. Ach, nie znoszę go. I oczywiście pędzelki. To nazywasz pędzelkami? Dokładnie. Przypatrz się dobrze. Och, niech jej będzie. Wygrała w tej kategorii. Chwila. To jeszcze nie koniec. Mam genialny pomysł. Zaczniemy od kawałka filcowego materiału. Przyda się też linijka i kredka. Robimy przerywaną linię co kilka centymetrów. Po dwa rzędy po obu stronach. W tych miejscach robimy małe wycięcia. Teraz można wkładać kredki i pędzelki. Idealnie pasują w otwory, które wcześniej wyciąłem. I zwijamy je razem. Dobra, jak już mamy swoją rolkę, nakładamy odrobinę gorącego kleju. Mam tu też kokardkę z elastyczną gumką. I gotowe. Aha. Nie żebym się chwalił, ale... Co? Że niby skąd? Jak on śmiał? Co my tu mamy? O, jakaś rywalizacja. A zwycięża? On! O rany! Zawsze o tym marzyłem! Nie wierzę! Dobra, to chyba wszystkie moje telefony. A co to? O nie, konfiskuję wszystkim telefony! Nie wpuści mnie z nimi do klasy! Dobra, muszę je jakoś ukryć. W kieszeniach i... wszędzie, gdzie się da. Okej, zrobione. Idę do klasy. Aha, zapomniałem. Lepiej jeden oddam, żeby uniknąć podejrzeń. Proszę, oto mój telefon. I tak go nie potrzebuję. Okej. Udało się. Niczego się nie domyśliła. Mam nadzieję, że jesteście gotowi na sprawdzian. Nie macie zbyt wiele czasu, więc lepiej zabierajcie się do pracy. Pewnie. Na szczęście mam ze sobą telefon. No tak! Nie naładowałem go! Może ten spod czapki się nada. Och! Co to było? Chyba mi się przesłyszało. Uff! Było blisko. Teraz tylko sięgnąć po niego tak, by się nie zorientowała. O nie! Ekran się stłukł. Dobra, mam jeszcze jeden w kapturze. Nareszcie! Teraz to będzie prościzna. Czy ja dobrze widzę? Czy on właśnie ściąga z telefonu? Już ja mu pokażę. Czemu wyłączyli światło? O, hej, psst! Twój telefon świeci jak żarówka. O nie! Chyba żartujesz? Zgadza się. Dobrze widzę, co tam trzymasz, spryciarzu. Dobra, to już chyba wszystkie. Nie wierzę, że miałeś je wszystkie pochowane. O nie! I co ja teraz zrobię? O, a co ona tam ma? Jakim cudem schowała tam telefon? Ale super metoda! Hej, nieźle to wymyśliłaś! Ech, to? To nic takiego! Wystarczyło trochę taśmy! Taśma! Genialne! Nie! Lekcja się skończyła! Czas na przekąskę! Tyle możliwości! 50 groszy? A to? Sam nie wiem! O! Co za przysmak! 3 warstwy kremu! O czymś takim marzyłem! Ło! Muszę to mieć! Ha? No co? Nawet o tym nie myśl! Pierwsze to zobaczyłam! Spaduwa! No wiesz co? Miękiszon! Nie! Wow! Teraz mnie wkurzyłaś! Wiem! Nareszcie! Matt? Orientuj się! Zapłacisz za to? Jeszcze nie skończyłam! Wygodnie ci? Obawiam się, że zaraz zrobi się ciasno! Wybacz, ale nie dam sobie odebrać takiego deseru! Narka!
noga mnie swędzi! Och, i znowu poniedziałek! Niestety! Strasznie tu zimno! No, tak jakby! Mam nadzieję, że nie będzie klasówki! Ja tam nic się nie uczyłem! Dzień dobry! Dzisiaj napiszecie sprawdzian! No jasne! Masz co trzeba? Jestem przygotowana! Chcesz wiedzieć, jak to zrobiłam? Najpierw nakładasz tipsy. Następnie naklejasz odpowiednio wycięte kawałeczki papieru. Łatwizna! Mam tu wszystkie odpowiedzi! Super! A gdzie twoja ściąga? Przyjrzyj się uważnie! Co? Mój napój oczywiście! Tadam! Proszę bardzo! Sprytne, co? I bardzo łatwe do zrobienia! Odwracasz butelkę do góry nogami i mazakiem zapisujesz odpowiedzi! Następnie odwracasz z powrotem! Genialne! Wiem, wiem! Gotowi? Pewnie! Jestem gotowy na wszystko! Wow! Obracamy butelkę! I nagle wszystko wiem! Czas i na mnie! Jaka ja jestem mądra! Chwileczkę! Czas minął! Dobra robota! Co dostałem? A ja? Super! Udało się! Uhu! Oj, włosy odstają. I po problemie. Co? Dzisiaj test z fizyki? Na śmierć zapomniałam. Może nauczę się czegoś na szybko. Kiedy ja tu ostatnio zaglądałam? Ile tu kurzu? Ble! Jak mam to wszystko spamiętać? Będzie pała jak nic. Wow! Czy może być jeszcze gorzej? Super! Zaraz! Mogę pisać na kolanie! Normalnie genialny pomysł! Napiszę na nim odpowiedzi. Najlepsza ściąga ever! I nie muszę zapamiętywać wzorów. Niezłe zarządzanie przestrzenią. Teraz, żeby tusz się nie rozmazał, odrobina sprayu. Nieźle. Nigdy nie czułam się tak przygotowana. Zbrodnia doskonała. A gdy sorka nie patrzy, szybki luk na kolanko. Dla niektórych testy są łatwe, ale dla innych to wyższa szkoła jazdy. Nigdy nie zdam matmy. Skąd ona to wszystko wie? Wykuła podręcznik na pamięć? Czuję się głupia. Może da mi coś przepisać? Zdradzić ci pewien sekret? Robiąc takie działanie, pomnóżcie to. A potem to. O tak. Teraz dodajcie te cyfry do siebie. 6 i 3 to 9. Odpowiedź gotowa. 693. Genialna sztuczka! Wow! Wielkie dzięki! Co to za rozmowy? Kate? Pokaż no. Ale co? Co to jest? Niemożliwe.
A jednak... $693! Cóż to za uroki? Chyba jestem mistrzem matmy. Tu będzie ładnie? Tak, to dobre miejsce. Teraz przyda się taśma. No już. Gdybym miała cztery ręce. Och! Tylko nie spadnij. Okej, a gdzie są nożyczki? Miałam je w kieszeni. Och! Rwij się! Ach! Niedoczekanie! Potrzebuję małego kawałka! Cóż ty wyczyniasz? Nie mogę urwać taśmy! Niech pomyślę. Już wiem! Pokażę ci coś. Przyklejcie taśmy do stolika i złóżcie w dwóch miejscach. Teraz pociągnijcie. Widzisz? Ale ekstra! No to przyklejamy. Proszę bardzo. Sukces! Trzymaj mocno, Emily. Gotowa? No raczej. To miejsce jest na to idealne. Wygląda świetnie. To był doskonały pomysł. Co dalej? Mam to już zaplanowane. Pomyślałem, że moglibyśmy zrobić kartki. O, fajnie. Patrz na to. Prosta i na temat. Teraz twoja kolej. Mam co do tego wielkie plany. Przyda się jej serduszko. Musi być czerwone. Mam klej? Nałożę odrobinę na kartkę. Następnie przykleję serce. Sprawdzę, czy się trzyma. Linia produkcyjna działa pełną parą. Daj mi chwilę. Jak to wygląda? Urocze, co? To pozostałe kartki? Tak jest. Lepiej wezmę się do pracy. Nie powinno to zająć dużo czasu. Kleimy i przyklejamy. To naprawdę świetna zabawa. Tak? Co tam? Mam więcej. Żartujesz? Ha! Podzielmy się. Tak będzie szybciej. Proszę. Jeny, dzięki. Musimy być szybcy. Miłość nie czeka na nikogo. Do dzieła. Trochę kleju i serce. To już się robi nudne. Jest ich tak dużo. Uff, to ciężka praca. Nie przestawaj, Emily. A tobie jak idzie? Niezbyt dobrze. U mnie tak samo. Zaczynam myśleć, że to był zły pomysł. Musimy je skończyć. Och, musimy? Czekaj, wiem co robić. Przyda mi się ten pojemnik na jedzenie. Włożę do niego gąbkę i poleję ją klejem. Z jednego na drugi koniec. Teraz z powrotem zamknę pojemnik i nim potrząsnę. To powinno wystarczyć. Ha? Co ty robisz? Wciskam serduszko w gąbkę i przenoszę je na kartkę. Patrz na to. Jesteś geniuszem. Chcę spróbować. Wow, tak jest to wiele lepiej. Teraz nie potrwa to długo. Uratowałaś nas, Emily. Już prawie koniec. I ostatnia. Udało nam się. I wszystkie wyglądają świetnie. Piąteczka. Uwielbiam szczęśliwe zakończenia. Zachowujcie się jak należy podczas dzisiejszego sprawdzianu. A teraz do dzieła. Okej, to proste. Nic nie umiem. Może gdybym udał zawał serca? Nie, to głupie. Chris? Ani słowa. O, przepraszam. Hej, Madison. Co? Dam ci ten baton, jak mi pomożesz. Uwielbiam czekoladę, zgoda. Trzymaj. Super. Czemu nie wpadłem na to wcześniej? Gdzie ta kartka? Tego szukasz? Właśnie tego szukałem. Hej, jeśli chcesz swój batonik, daj odpowiedzi. Już ci przecież pomogłam. Jesteś irytujący. Uwaga, leci.
Czyżby? To ląduje w śmieciach. To ona, to on! Wcale, że nie, wcale, że tak! Nie, kłamczuch! Kogo ja muszę nauczać? Nawet nie mogę w spokoju poczytać. Spróbujmy jeszcze raz. Hej, hej! Co znowu? Poznajesz? A co powiesz na to? O, pewnie, umowa stoi. Tylko jak to zrobimy? Aha, już wiem! Mam! Otwórz zeszyt i przyklej paski taśmy klejącej, zaczynając od jednego brzegu. Zaklej tak całą kartkę. Weź gąbkę i potnij ją na małe kawałki. Przyklej jeden z kawałków do zakreślacza. Teraz możesz zetrzeć wszystko, co wcześniej napiszesz. Nikt się nie dowie. Hej, chcesz odpowiedzi? Patrz! Co robisz? Czekaj, trzymaj! Ekstra, dzięki! Sam bym sobie nie poradził. Co tam się dzieje? O, nic. Widzi pani? Musiało mi się przywidzieć. Było blisko. Hej, dawaj batony. Interesy z tobą to przyjemność. Dobry trening, chłopaki. Od razu lepiej. Zaraz, nie powinienem mieć jakiegoś zeszytu czy coś? Jest. Potrzebuję tego czegoś do pisania. Długopis. Nie, tutaj nie ma. Co ja teraz zrobię? Hej, Mądralińska, uhu. Ja? Ta, mogę pożyczyć długopis? Okej, chyba mam gdzieś zapasowy. O, ten. Super, dzięki. O nie, jest popsuty. Hej, Mądralińska, ten nie działa. Mogę inny? Tylko ostrożnie. Wow, dwa pod rząd. Nie uwierzysz. Bierz. Trzymaj, weź ten. Mam nadzieję, że ma na nie paragon. Psst, Mądralińska. To mój ostatni długopis. Okej, niech będzie. Chwilunia. Ten kartonik może się przydać. Może słomka pomoże. To powinno zadziałać. Rozbierz długopis na części i zaaplikuj trochę kleju u góry. W ten sposób. Następnie weź słomkę i nałóż ją na wkład. Prawie do samego końca. Długopis niczym słomka. Tego nikt nie będzie chciał pożyczyć. Wow, ale fajne. Mogę długopis? To tylko słomki, przykro mi. No dobra. Hej, ziomek, masz długopis? Tak, w końcu mogę wrócić do nauki. Dzisiejszym modelem jest jednorożec Popyt. Kto skończy ostatni, przegrywa. Wygrałem. Tak, wygrałam, nena. Gotowa? Proszę cię, ja się urodziłam gotowa. To nie będzie żaden problem. Muszę wygrać, szybciej, no dalej. Wygram to z palcem w nosie, a ty przegrasz. Ha, jasne, już prawie. Prawdziwa sztuka płynie z głębi. A zresztą... Muszę być pierwsza, moje kredki. Tych już nie mogę użyć. Te się nie przydadzą, te też nie. Co ona robi? Ostatnia część. Dalej, skończę i wygrana jest moja. Potrzebuję więcej kredek. A jak jemu idzie? Zwycięstwo kryje się w opanowaniu. Nie mogę pozwolić mu wygrać, ale nie mam przyborów. Zaraz, ona nie ma już żadnych kredek. Pewnie tego pożałuje. Pokaż to. Na pewno da się coś zrobić. No proszę, mam genialny pomysł. Ta słomka się nada. Weź słomkę do picia i wetknij w nią końcówkę kredki. To samo zrób na drugim jej końcu. Teraz masz kredkę, którą możesz pisać i kolorować. Aż tak łatwo nie chcę wygrać. Hej, proszę, to dla ciebie. Kredki! To oznacza, że mogę wreszcie skończyć swój rysunek. Dzięki. Nie ma za co. Czekaj. Zaczynamy na 3, 2, 1.
1, start! Ej, pomasować ci plecy? O, jak miło z twojej strony. O, jak dobrze. Jestem ostatnio taka spięta. Teraz możesz się rozluźnić. Jesteś taką dobrą. Co? To nie było śmieszne? Trochę było. O, fajny ten filmik. Ha, widzieliście to? Zadepcz te pomarańcze. Może my też coś zdepczemy. Co ona robi? No co, nie mogę mieć chwili dla siebie? Dobra, oto wasze kolejne zadanie. Czas start. O, to będzie ciekawe. No nie wiem. Pruścizna. Wystarczy narysować coś na ręce. Zacznę od oczu. Ale to łaskocze. Okej, teraz ramiona. Gotowe. Pora na dobrą zabawę. Juhu! Olivia? Dajcie czadu! Opamiętaj się! A? O co chodzi? Chyba cię lekko poniosło. O! No tak, wybacz. Twoja kolej. Ja użyję czegoś innego. Nałożę kawałek materiału na palec. A potem włożę do niego cukierka. Tutaj będzie dobrze. Teraz dorysuję twarz. Spójrz tylko na te rzęsy. Sama bym takie chciała. Ktoś tu chyba wkrótce zostanie mamą. Gratulacje dla przyszłych rodziców. Jeszcze kapelusz. Pasuje jej. Wyglądają tak uroczo. Zaraz. Hej, przystojniaku. Co? Nie może być. Hej, o co tyle hałasu? To nie może być prawda. Zaraz. Czy mi się tylko zdawało? Uff, co za ulga. Nieźle się przestraszyłam. Wszystko z tobą w porządku? Wygrywa Lexi. Łatwa decyzja. Juhu! Udało nam się! Moje paluszki są smutne. Co mówisz? Nie obchodzi cię to? Nie słuchajcie jej. Już dobrze. O tak! Co ona robi? O, tak dobrze! Niech ona przestanie. Ups, na mnie czekacie? Bawiłam się folią. Wow, uwielbiam folię bąbelkową. Masz jej więcej? Och, to było niezłe. I to ma być takie fajne? Ja mogłabym tak przez cały dzień. Musisz nam przerywać zabawę? I tak miałam zakończyć tę farsę. Wasze kolejne zadanie. Wykonacie modną torebkę. I to rozumiem. Mam nawet już pewien pomysł. Będę potrzebować cukierków. To będzie coś niesamowitego. Złożę folię na pół. I dokleję do niej cukierki. Użyję różnych kolorów. Teraz kolejny krok. Potrzebuję gumek do włosów. Użyję ich do powiązania ze sobą cukierków. Muszą się dobrze razem trzymać. Chcę zrobić z nich długi łańcuch. To będzie uchwyt do torebki. Doczepię go teraz do mojej folii. I gotowe! Ładne, prawda? A jak najdziecie głód, można go zaspokoić czymś słodkim. A ty co robisz, Lexi? Mam tu taką zwykłą torbę z materiału. To się może przydać. Zobaczmy. Co ty wyprawiasz? Szukam inspiracji. Aha, właśnie ją znalazłam. Pora wziąć się do pracy. Rozwinę tę folię aluminiową. Przyda się też czerwony marker. Zacznę od narysowania okręgu. A teraz go zakoloruję. Teraz dorysuję kolejne w różnych kolorach. Będzie ich całkiem sporo. Zapełnię nimi cały kawałek folii. Prawie gotowe. Okej, przejdźmy do kolejnego kroku. Spryskam ją teraz alkoholem. To sprawi, że tusz się wymiesza. Musi być dobrze skropiony. Doczepiłam do torby szablony w kształcie gwiazdek. A teraz rozłożę ją ostrożnie na pomalowanej folii. Dobrze docisnę, a następnie zdejmę. Cały tusz przeszedł na materiał. Mogę teraz oderwać te gwiazdki. Wygląda interesująco, prawda? Jasne kolory, ładny wzór. Sama bym taką nosiła. Może nawet wezmę ją na zakupy. Ha, faktycznie ładna ta torba. Ja przynajmniej mam cukierki. Mogę nimi przekupić Wednesday. Co to? Rzucasz mi tu cukierki? Dawaj więcej, ale niech to zostanie między nami. Będę milczała jak grób. To kto wygrał? Olivia. Jest! Wiedziałam! Decyzja nie podlega dyskusji. No i dobrze, spadam stąd.
Gotowa? Dobrze nam idzie! Na co ty tam patrzysz? Od kiedy to lubisz tęczę? Wiem, widzę. Nie, nie ma mowy. Dobra, niech będzie. Hej! Wy tam, gotowe? Macie mi zrobić tęczę i ma być radosna i promieniować szczęściem. Uwielbiam tęczę! Przydadzą mi się te pisaki. Znam świetny trik! Ułożę kolejno kolory. O tak! Teraz złączę pisaki gorącym klejem. Kiedy klej przeschnie, można zacząć rysować. To najprostszy sposób na namalowanie tęczy, ale to nie wszystko. Włożę teraz kartkę do tej plastikowej koszulki. Następnie włożę tam mój rysunek tęczy. Kiedy wyjmę tę pustą kartkę, to pojawi się tęcza. To takie niesamowite! O, ciężko będzie to przebić, ale wiem! Wezmę te pastele i patelnię! Położę kredki w szklanym naczyniu na patelnię i podgrzeję ją. Poczekam, aż pastele się stopią. Kolory zaczynają się mieszać. Wow! Spójrz tylko! Teraz potrzebuję popit. Przeleję do niego cały wosk i poczekam, aż zastygnie. Wystarczy ułamać kawałek i narysować nim tęczę na kartce. Wow! Ale ekstra! Jestem pod wrażeniem. Też chcę spróbować. Uwielbiam tęczowe przekąski. Wow! Nie tak szybko! O, a tak smakowicie wyglądają. I co myślisz? Całkiem ładne, co? A oto moja praca. Jest tęcza? Nie ma tęczy. Mogłabym gapić się na to cały dzień. Co? Co się dzieje? Wow! Tęcza! Jaka piękna. Jest wszędzie. Co jest? Co? Co to było? Lexi wygrywa. Tak! Jestem najlepsza! Dzisiaj urodziny Wendy. O, właśnie idzie solenizantka. Cześć, Mindy. Wprowadzasz nowy styl tym kaperusikiem? 100 lat! Mam dla ciebie. Chodźmy na lekcję. Hej, widziałaś wczoraj ten film? Zaczekaj! Nawiedzony dom? Duchy? Czarny facet zginął jako pierwszy. Po prostu wsunę jej prezent do plecaka. Wszystkie wyświechtane motywy z horroru. 4/10. Siadajcie, dziewczyny. Mamy dzisiaj sporo do omówienia. No dobra. Psst. Wendy? Co? Otwórz swój plecak. Ha? Po co? Nie gadaj, tylko otwieraj. No szybko, masz niespodziankę. Ha? Ojeju, sama to zrobię. Dawaj, zajrzyj do środka. Wow, to dla mnie? Nie trzeba było, dziękuję. Wiem, że to twoje ulubione ciastka. Uwielbiam je. Czy ja dobrze widzę? Ile razy muszę powtarzać? Zakaz jedzenia i picia na zajęciach. Natychmiast je oddaj. Ale dostałam je w prezencie. Przecież możemy się podzielić. Nie tak sobie wyobrażałam moje urodziny. Nie martw się, wszystko będzie dobrze. Smaczne. Kupię sobie później takie same. Jaka bezczelna. Na szczęście nie wszystko stracone. Zawsze noszę żelazny zapasik. Co? Schowaj je! Cicho, wyluzuj i patrz. Ale będę potrzebować... na przykład gumki do włosów. Co ty kombinujesz? Oprzyj się. Wsunę ci ciasteczko pod spódnicę. I owinę gumką. W ten sposób będzie umocowane. Tak samo zrobię na całej długości spódnicy. Z pozoru wygląda jak modny detalik. Gotowe. I co o tym sądzisz? Wow! Niesamowite! Ta jędza nie będzie nic podejrzewała! Cisza, dziewczęta! Czas na przekąskę! Ściągam gumkę? I mogę cieszyć się ciastkiem! Ha? Czy słyszałam chrupanie? Może mi się zdawało. Co za genialny patent! Masz jedną w nagrodę. Dzięki, Wendy! Nie wierzę, że muszę siedzieć na podłodze. Ciężko jest robić tak zadania. Ha, deszcz pieniędzy? Co się dzieje? A potem dali mi jeden diament. Jeden, wyobrażasz sobie? Lekcja zaraz się zacznie. Ach, w samą porę. Ach, muszę lecieć. Porozmawiamy później. A ty dokąd się wybierasz? Zaczekaj. W czym problem? Niech ci się przyjrzę. Nie mam na to czasu.
Tak jak myślałam, nie masz na sobie koszuli. To się jeszcze okaże. Tatko, przyślij helikopter i to już. Oj, co się dzieje? W niebo wzięcie! Ratujcie się! O, specjalna przesyłka tylko dla mnie. Dzięki, chłopaki. Właśnie tego było mi trzeba. Czas na przebieranki. To powinno załatwić sprawę. Wcisnę to pod sweter. Muszę dobrze wyglądać. Ha, zawsze wyglądam. Czas się popisać. A teraz mogę wejść do klasy? Poczekaj. Och, o wiele lepiej. Spełniasz wymagania? Przepraszam za niedogodności. Och, dziękuję. Co zrobić? Może uda mi się ukryć koszulkę? Chwileczkę. Muszę zobaczyć twój strój. Przestań się ruszać. Podoba mi się ta zabawa. Stój! Dość tego. Tadam! Nie tym razem. Ale ja chcę tylko iść na lekcję. Czekaj, mam pomysł. Wytnę kartkę w ten sposób. I owinę ją wokół szyi. Powstał uroczy kołnierzyk. Do dzieła. Wow, jestem pod wrażeniem. Bardzo ładny kołnierzyk. Wejdź do klasy. Dzięki. Patrz na to, Alex. Stylowe, co? Wolę włoski jedwab niż papier. Ale żyję według własnych zasad i nie będę nosił kołnierzyka. Jego miejsce jest w koszu. Poważnie? Lepiej wyjmę sobie papier. Och, zapomniałam o tym. Chyba będę musiała użyć tego. Modne i praktyczne. Założę się, że twoja koszula tego nie potrafi. Och, uff, to jest trudne. Jeszcze tyle muszę się nauczyć. No co ty? Nic z tego nie rozumiem. To nie ma żadnego sensu. Wszędzie walają się moje notatki. Muszę je uporządkować. No, chyba powinnam wziąć się do roboty. Tak to zamierzasz robić? Ja wolę użyć tego. Co to jest? Patrz. Wkładam tu kartkę. I kręcę korbą. Niszczy papier. Szybkie i proste. Wow, to jest niesamowite. Szkoda, że nie mam niszczarki. O, już wiem, mam własną niszczarkę. Działa równie dobrze. Jakie to miłe uczucie. Zrobione. O, ale to nie uporządkowało mojego biurka. Wciąż jest na nim góra papieru. To bardzo interesujące. Wow, ktoś zostawił napój. I jeszcze trochę zostało w puszce. Czy jaśnie? Nie mogę się doczekać. O, tak. Weszło jak złoto. Ha, to takie zabawne. Rany, ale dużo przekąsek. Nie mogę ich jeść i trzymać telefonu. Położę telefon tutaj. No dalej. Potrzebujesz pomocy? Nie trzeba, dam radę. Jesteś tego pewien? Przykro na to patrzeć. Wiem, co robić. Zrobię wgniecenie w puszce. Wypróbuj to. Wow, niesamowite. To jest doskonałe. Jesteś geniuszem. Chipsa? Impreza była udana, ale się wytańczyłam. Że niby co zrobił? Ach, ten Jake. Prawie się spóźniłam. Trudno przenosić w rękach te wszystkie przybory. Obok Ashley jest wolne miejsce. Och, co ty wyrabiasz? Potknęłam się. Zobacz, co narobiłaś. Przepraszam, to było niechcący. Wyluzuj, mam drugiego laptopa. Sorki, jakaś niezdara zaliczyła glebę. Czy to znaczy, że już tego nie potrzebujesz? Tak po prostu wyrzucasz? Darowanemu laptopowi nie zagląda się pod klawiaturę. A skoro już mam nowy komputer, równie dobrze mogę go ozdobić. Najpierw poleję z wierzchu białą farbą. Tylko trochę, tyle wystarczy. Następnie ją rozprowadzę po całej pokrywie. Wałek malarski doskonale się do tego nadaje. Zamaluję równo całą pokrywę do samej krawędzi, żeby nic nie prześwitywało. Muszę poczekać, aż wyschnie. Zamienię wałek na cieniutki pędzelek. Ten róg pomaluję na żółto. To będzie słoneczko. Oczywiście z promykami. Żółty to taki uroczy, radosny kolor. Przerzucam się na różowy. Jeszcze tego nie widać, ale wyjdą z tego rozkoszne serduszka. Pozostawię w środku puste kształty, które później wypełnię innymi kolorami. Już widzicie, że to nutki muzyczne.
ta będzie żółta. Nie chcę przypadkiem zamalować różowego. Ten obszar będzie pomarańczowy. Prawie równie ciepły i pogodny, co żółty. Pod słoneczkiem namaluję półkola. Każde inną barwą. Ten laptop nigdy już nie będzie nudny. Na pewno będzie się wyróżniał. Nie maluję tu niczego konkretnego. Popuszczam wodze wyobraźni. O, na ten kawałek mam już pomysł. Buchające płomienie. Zacznę od czerwonych zarysów, które wypełnię na żółto, a w samym środku pozostawię białe punkty. Tworzy to efekt płonącego ognia. Teraz tylko zamalować całą resztę dostępnej przestrzeni. Może szczyptę fioletowego? Idealnie! Wszystko ma być maksymalnie kolorowe. Tutaj jaskrawy odcień pomarańczowego, a wokół samych promyków błękitny. I może kilka białych chmurek? Zostawię całość do wyschnięcia? Potem wezmę czarny mazak i zaznaczę kontury każdego elementu obrazka. Oddzielę serduszka i obrysuję każdą nutkę. Nakreślę ponadto kilka detali. Mazak spełnił swoje zadanie. Jeszcze tylko odrobina białej farby, która nada efekt odblasku. Plus czarna farba dla zapewnienia tekstury. Wow, spójrzcie na to! Jeszcze tylko ostatnie szlify. Jak choćby ciemniejsze akcenty na płomieniach. I skończone! Czasami sama siebie zadziwiam. Robi wrażenie, co? To dużo fajniejsze niż byle jakie naklejki. To mój szczęśliwy dzień. Może wyleję farbę na inne rzeczy, Ashley? Przydałby mi się nowy telefon. Jakie puszyste! Mamy najfajniejsze ołówki. Wszyscy nam zazdroszczą. No jasne, ale tylko jeśli pasują kolorami. Hę? Komu to mówisz? Co? Och, nieważne. Sunny, a gdzie twój ołówek? Och, mój ołówek? Mam go tutaj. Ale boleśnie zwyczajny. Nie mogą tego zobaczyć? O, gdzieś się zawieruszył. Poczekajcie chwilkę, muszę się spieszyć. Znalazłam? Zawsze go gubię. Jak wam się podoba? Żartujesz sobie? Wszyscy gotowi? Bo dzisiaj klasówka. Oblewanie, czas zacząć. Super, uwielbiam sprawdziany. Kiepska sprawa. Nic się nie przygotowałam. Ha, ale łatwizna. Psst, hej, Madison. Co chcesz? Pomożesz mi? Okej. Szybko napiszę, co trzeba. Masz tu wszystkie odpowiedzi. I prześlę pocztą lotniczą. Sunny, łap. Rzucaj. Jeszcze czego? Żadnego ściągania? Mój samolocik! Takie numery nie przejdą. Nie żartuję. Uch, przepraszam. No i co teraz? Może mi się poszczęści. Ta, jasne. Sorry, chciałam dobrze. Może coś wykombinujemy? Ha, tablica. Mam pomysł. Potrzebny mi zeszyt. Najpierw trochę go przerobię. Pomaluję to na czarno. To nie jest zwykła farba, tylko specjalna farba kredowa. Zamaluję dokładnie całą okładkę, żeby nie prześwitywało. Prawie gotowe. Już, farba musi wyschnąć. Nie zajmie to długo. Teraz wezmę kredę. Zapiszę odpowiedzi jak na tablicy. O tak, w każdej chwili można zetrzeć. Idealnie. Czas pomóc Sunny. Ale się zdziwi. A ja poćwiczę sobie matmę. Każdy korzysta. Hej, Sunny, zobacz! Wow! Już mam prawie całe równanie! Nic trudnego! Wow! Dzięki, Madison! Teraz szybko przepisuj! Potrzymaj chwilkę! Ha! Co się dzieje? Żadnego ściągania! Ups! Muszę szybko zetrzeć! Nic nie zobaczy! O co panu chodzi? To tylko mój zeszyt! A, to przepraszam! Coś mi się przewidziało! Kontynuuj! Dzięki, Madison. Jesteś najlepsza. Nie ma za co. Kiedy się wreszcie skończy ta lekcja? No, umieram z nudów. Hurra, dzwonek. Słodka wolności. Na razie, Sunny. Do zobaczenia później. Koniec na dzisiaj. Wow! O nie, Sunny. Nic ci się nie stało? Pomogę ci wstać. Usiądź sobie. Co się stało? Nie wiem. Dziwne. Zobacz.
zaraz! Poślizgnęłaś się na długopisie! Musimy temu zapobiec na przyszłość! Wytnę kawałek tektury w ten sposób. Wezmę czarny pisak. Najpierw obrysuję nim krawędzie, a potem dodam szczegóły. To będą dwie urocze kotki. Świetnie wygląda! Mają nawet kokardki. Obrócę na drugą stronę. Najważniejsza rzecz to przykleić magnesiki. Jeden kotek będzie w zeszycie, a po środku długopis. Zamykam zeszyt i łączę magnesiki. Teraz długopis nie wypadnie. Jak ci się podoba? Wow, dzięki Madison. Właśnie tego potrzebowałam. Chodźmy. Uwielbiam ten odcień. Cicho, muszę się skupić. Pięknie. Jeszcze jedno cięcie zrobione. Teraz potrzebuję kleju i polewam. O, tak. Uch, troszkę za dużo. Zapędziłam się. Ręce mi się kleją. Uch, okropne. Zły klej. Wszystko w porządku? Co się stało? Nie chcę o tym rozmawiać. Jeju, ale się ufajdała. To już czwarty raz dzisiaj. Powinnam jej pomóc. I nawet wiem jak. Butelka z kulką na ratunek. Daj mi ten klej. Chcesz mój klej? Lepiej z nim uważaj. Wiem, co robię. Najpierw opróżnię butelkę i przeleję do niej cały klej. Ostrożnie, żeby nie rozlać. Nie chcę skończyć jak Madison. Nazywaliby nas lepkimi siostrami. Dobra, klej przelany. Teraz nałożę rolkę. To dla ciebie. Co to takiego? Mam tego użyć? Jesteś pewna? Aha. Niech ci będzie. Rany, patrz na to! O wiele łatwiej nakładać klej! Skończyłam! Kevin się ucieszy. Ale jestem zmęczona. Pora na odprężającą kąpiel. Rozczeszę tylko włosy, żeby się nie poplątały w wodzie. Super. Zaraz. O nie! Gdzie moja gorąca woda? A, niech to. Zrobiła się dziura w korku. Jak to się stało? Ach, to się wykąpałam. Bez sensu. Okej, nadmuchałem balon. Hej, trzymaj. Ach, dzięki. Ładny jest. Zaraz. Wiem, jak wszystko naprawić. Dziękuję. Zabrała mi balonik. Dobrze, że mam więcej. Okej, zaczynamy. Muszę odciąć tę część strzykawki. Następnie biorę balona i roluję go w ten sposób. Super, teraz przyda mi się odcięty kawałek. Włożę go w tym miejscu. Następnie wlewam do środka gorący klej. Nie żałuję, od przybytku głowa nie boli. Kiedy wyschnie, zdejmuję plastikową część. Powoli zsuwam ją z balona i zawiązuję końcówkę. Tak, własnoręcznie robiony korek gotowy. Wspaniale, spełnia swoją funkcję. O to mi właśnie chodziło. Pełen relaks. Ale fajny slime. Okej, muszę poprawić makijaż. Super, jeszcze tylko włosy. Wyglądam doskonale. O, hejko córku. Ale z ciebie przystojniak. Chodź tu. Niech no cię wyściskam. Słodziak z ciebie. Co on wyprawia? Ej, co robisz? Okej, widzę, że jesteś gotowa. Masz zamiar tak iść? O nie, nie patrz. Ale wtopa. Zaraz. Jego slime ściąga te farfocle. Wiem, jak temu zaradzić. Zdejmę nim wszystkie włosy. Sierść i puder też. Od razu lepiej. Kto by pomyślał? Wow, świetnie sobie poradziłaś.
Okej, chodźmy. Nikt nie patrzy? Super. Mam zdjęcie telefonu. To mi nie będzie potrzebne. Wydrukowałem je, a potem wyciąłem. Następny krok? Klej. Muszę dokładnie pokryć tył. O tak. I przyklejam je do telefonu. Musi być równo. Super. Wygląda, jakbym miał przód telefonu z dwóch stron. Hej. Wow. Ale masz telefon. Fajny, co nie? Ekstra. Zazdroszczę. Ehem. Co ty tam masz, Matthew? Znasz zasady. Proszę mi go oddać. Ej, a to co? Przykleiłeś tu obrazek? Ha, te dzieciaki. Dziwne. No, dzieciaki. Ha. Nie wierzę, że ci się w ogóle chciało. Kompletnie zapomniałem o klasówce. Nic się nie przygotowałem. Na 100% obleję. Chyba, że nauczyciel jest czymś bardzo zajęty. To moja szansa. Muszę być dyskretny. Co ja bym zrobił bez smartfona? O, tego właśnie potrzebuję. I w ten sposób poznasz wartość X. A żeby uzyskać ostateczny wynik, co tam się dzieje? Czy to telefon? Nic mnie nie powstrzyma. Czyżby? Długo pan tam stoi? Wystarczająco długo. Oddawaj telefon. Jestem bardzo rozczarowany, Alex. Skończysz już bez pomocy naukowych. Wstydziłbyś się. Oj tam, ale nudziarz. Zabrał mi telefon, ale jedzenia już nie. Te chipsy zawierają sekretny składnik. Odpowiedzi. Ściąga i przekąska w jednym. Co on sobie wyobraża? Mam wrażenie, że ktoś mnie obserwuje. Ech, pewnie mi się tylko zdaje. Chipsy? Dziękuję, chętnie skorzystam. Znowu? Niestety, nie mam wyjścia. Sam jesteś sobie winny. Satysfakcjonujące. A teraz wynoś się z mojej klasy. Niemiły pan jest. Co, będziesz mi tu płakał? To niesprawiedliwe. Co się stało, synu? Dostałem jedynkę, tato, a tak się starałem. Nie przejmuj się. O, coś na to poradzimy. Na początek zdejmę uchwyt z mojej lupy. Wezmę kartonową tuleję, umieszczę ją na szkle powiększającym i przykleję. Przejadę po całej krawędzi pistoletem do klejenia. Teraz przyda mi się czerwona taśma klejąca. Owinę ją wokół krawędzi tuby, żeby całość prezentowała się elegancko. Proszę bardzo, Alex, to powinno pomóc ci na sprawdzianie. Ale co to takiego? Przyłóż sobie do oka. Poczekaj sekundkę. Przyjrzyj się. Co? A, już rozumiem. Będę widział odpowiedzi z daleka. Niewiarygodne. Czas na kolejny egzamin. Ten będzie piekielnie trudny. Jestem gotowy na wszystko. No proszę, jaki pewny siebie. Możesz zaczynać. Przeczuwam kolejną jedyneczkę. Nie ma to jak nauczyciel wspierający swoich uczniów. No szybciej, tato, gdzie jesteś? Nie, to jakaś roślinka. Idealne przebranie. Psst, Alex, tutaj! Super! Wiedziałem, że tata mnie nie zawiedzie. Ha? Mówiłeś coś? Co on kombinuje? Coś tu nie gra. Muszę się temu przyjrzeć. Póki co idzie jak po maśle. O, co tu wyrabiasz? Naprawdę nie wiem, o czym pan mówi. Niech pan sam spojrzy. Żebyś wiedział. O, jakiś podejrzanie wyglądający osobnik. Ups, zachowuj się naturalnie. No cóż, wszystko wydaje się być w porządku. Może jednak źle cię oceniłem, Alex? Uf, mało brakowało. Proszę wejść. Dzień dobry, chciał nas pan widzieć. Proszę usiąść. Jest pewien problem. Proszę spojrzeć na zeszyt Sofii. Niedopuszczalne. Ojej! No co? Nudzi mi się czasem. To karygodne. Przepraszam na chwilę. Halo? Sofia? Bardzo się na tobie zawiodłam. Za chwilkę wracam. Nareszcie poszedł. Gramy? Co? Bierz ołówek i gramy. Naprawdę? Mam. A,
albo i nie. Zaczekaj. Może uda się coś poradzić. Nakleję pasek taśmy na zeszyt, a obok kolejny. Teraz dwa w poprzek. Jeszcze spinacze do papieru. I te niewielkie klipsy. Ja zacznę. Teraz twoja kolej. O, fajnie! To ja kładę tutaj. Ach tak! Mądrze! Ale zacięta gra! Nie tym razem. Aha! Tak, wygrałam! Zachowuj się normalnie. Co tu się dzieje? To znowu ona. Potrzebuję urlopu. No dalej. Co tak długo? Trzymaj się, panie jednorożcu. Whee! Udało się. Mamy ten dom. Uff. Pakujmy się. Proszę, kochanie. Ja zabiorę to. Dobrze, zacznę tutaj. Wow, ile rzeczy. Pakuj manatki, kochanie. Pora na małą drzemkę. Ty też. Zakleję tylko taśmą i jedno pudło gotowe. Gotowe, mamusiu. Mogę taśmę? Proszę. Gdzie ten koniec? Ale się klei. Jak ci idzie, Sofia? O nie! Zaplątałam się, mamusiu. Pomocy! Nie ruszaj się. No, już. Zaraz to ściągniemy. Dzięki, mamo. No dobrze. Wróćmy do pakowania. To powinno pomóc. Dzięki temu używanie taśmy klejącej stanie się o wiele prostsze. Załóżcie opaskę zaciskową na rolkę taśmy i zepnijcie ją od góry. Odetnijcie nadmiar plastiku. Wypróbujmy. Proszę, mamuś. Zakleję karton taśmą, a opaska pomoże mi odciąć kawałek. Teraz ty, kochanie. Wow! Naprawdę mogę? Zobacz, mamo! Zrobiłam! Ale fajnie! Mój kochany pomocnik. Co to za hałas? Mamy mały problem. Pomożecie? To idealny kamuflaż. Cel zlokalizowany. Dlaczego? Tak się starałam. To nie fair. Hej, czy ten kwiatek do mnie gada? Tutaj. Ja? Podejdź. Okej. Usiądź. Ta roślinka jest jakaś agresywna. W czym problem? Oblałam test. Pomogę ci. Spójrz. Wow! Szóstka? Ale nie za darmo. Jasne. Wow! Dzięki, dziwna nieznajomo. Ale jak to zrobiłaś? Nie powinnam ci tego mówić, ale... Aby zaliczyć każdy sprawdzian, potrzebujecie wielkiego ołówka. Użyjcie skalpela, by wyciąć trójkąt w gumce do mazania. A teraz wytnijcie literę A. Użyjcie czerwonej farby. I pieczątka gotowa. Jak sama widzisz, to prościzna. Wow! Zapamiętam! Dzięki! Och, to moje koleżanki! Hej, patrzcie! Też możecie mieć szóstkę! Przesuń się! Interes się rozkręca. Siadajcie. Trzymaj. O tak! Dzięki! Zapłata. Hej! Wow! Proszę o należność. Dzięki! Poczułam muzę. Narysuję coś wyjątkowego. Ale najpierw naostrzę kredkę. Na początek trochę zielonego. Ups, tą też trzeba naostrzyć. Czuję, że to będzie moje arcydzieło. Z tą kredką chyba się już pożegnam. Uda się na wieczny odpoczynek. Wiernie mi służyłyście.
Wasze poświęcenie nie zostanie zapomniane, bo dzięki niemu stworzyłam coś takiego. Ładne, prawda? Wow! Dobrze wyglądam. No dobrze, to by było na tyle. Kto następny? Ja. Chcę to mieć jak najszybciej za sobą. Wow, ciekawy styl. Wyzwanie dla fotografa. Zabrakło dla ciebie koloru, co? Uśmiechnij się. Może jednak nie. Okej, szanuję oddanie się roli. Ha? Czy to odcięta dłoń? Jest ze mną. Złaź ze mnie! Nie! Mój aparat! Ups. Zepsuty? No i co ja mam teraz zrobić? Chwilka. A może by tak? Powinno zadziałać. Warto spróbować. Nie ruszaj się. Najpierw naszkicuję twoją twarz, a potem poprawię grubszymi liniami. Zajmie to sporo czasu. Ważne, żeby odpowiednio przyciskać ołówek, aby uzyskać cieniowanie i fakturę. Dzięki temu portret będzie bardziej realistyczny. Wow, rzęsy wyszły rewelacyjnie. Żebym makijaż potrafiła sobie równie dobrze nałożyć. Teraz drugie oko. Chciałabym uchwycić na papierze twoją osobowość. Mówi się, że oczy to zwierciadło duszy. Można cieniować poprzez celowe rozmazywanie. Mam do tego specjalne narzędzie. W ten sposób nie brudzę sobie palców. Biała kredka uwydatnia kontrast pomiędzy światłem i cieniem. Całkiem nieźle mi idzie. Zacieniuję więcej wokół oczu. Powinno to podkreślić naturalne rysy twarzy. Wyraziste kości policzkowe. Wow! I jeszcze troszkę detali wokół oczu. Prawdziwa sztuka wymaga czasu, ale powstaje z tego imponująca całość. Popracuję teraz nad ustami. Łączenie jasnego i ciemnego ołówka daje wrażenie głębi. Usta będą się wtedy wyróżniać, a twarz niemal wychodzi z kartki. Następnie skupię się na włosach. Fakturę włosów najłatwiej uzyskać, używając na zmianę cienkich i grubych linii. Zostawię przerwę na środku, jako odbicie światła. Przejdę do warkoczy. Trzeba powtórzyć te same linie kilka razy, ale dzięki temu warkocze nabiorą objętości. I dokładnie ten sam proces, tyle że z drugiej strony. Stopniowe budowanie kolejnych warstw dla uzyskania tekstury. Ważne, żeby światło odbijało się w tym samym miejscu. W końcu mogę zająć się ramionami. Na początek tylko lekki szkic, który później zacieniuję blenderem. Dobrze się składa, że jesteś monochromatyczna. Bardzo ułatwia mi to zadanie. Pełen szkic wypełnię czarną kredką. Tutaj trzeba mocniej przyciskać. Skończone! Wyszło lepiej niż jakiekolwiek zdjęcie. Dobrze uchwyciłam twoje ponure spojrzenie, co? Zresztą sama sprawdź, co o tym sądzisz. Mam nadzieję, że ci się spodoba. Wow, jaki piękny portret! Masz ogromny talent! Przez cały czas bałam się, że poszczujesz mnie tą makabryczną dłonią. Proszę bardzo. Uff, polecam się na przyszłość. Nudzi mi się. Spać mi się chce. Oczy mi się same zamykają. Odpocznę sobie tylko na moment. Sandy usnęła. To moja szansa. Czas na pranka. Moje. Kradzież doskonała. Do dzieła. Odłamię końcówkę wykałaczki. Wezmę cienką taśmę i owinę ją wokół ułamanego końca. Następnie pomaluję wykałaczkę. Zostawię tylko mały odcinek, bo ten pomaluję na różowo. Niech farba wyschnie. Na granicy różowego odcinka zawinę cienką srebrną taśmę. Bardzo ładnie. Teraz mogę zdjąć taśmę z ostrego końca. Wlałam do miski czarną farbę. Zanurzę w niej sam koniuszek. I tak samo z resztą. Wyglądają realistycznie, co? Sami zwariuje. Położę je w miejsce jej ołówków. Hej, pobudka! Ha? Gdzie ja jestem? Co jest grane? Spójrz na swoje ołówki! Co? Ale jak? Nie wierzę w to. Są malutkie. Urosłem przez sen, czy co? Nic z tego nie rozumiem. Aha. Ha! Dałaś się nabrać! Że co? Tu są twoje ołówki. Okej, niezły żart. Już ci oddaję. Uff. Okej, składam wzdłuż linii. Wydaje się dość proste. Chyba zacznę od nowa. Do 10 razy sztuka. Masz pożyczyć nożyczki? Co takiego?
nożyczki, masz? A, tak. Gdzieś miałam. Zaraz poszukam, przecież nie zniknęły. Prawie na pewno je widziałam. Chwileczkę. Prawie koniec zajęć. Cierpliwości. W tym chaosie jest metoda. Sprawdziłaś pod papierami? Pod którymi? Nie mogę na to patrzeć. Już wiem. Hej, Madison. Co jest? Mam fajny pomysł. Arkusz papieru złożę na pół. Potworzę go z powrotem. Złożę poziomo i znów otworzę. Powtórzę to samo po drugiej stronie, robiąc wyraźne zagięcia. Złożę ponownie w poziomie. Następnie zagnę do środka. Trochę jak robienie papierowej łódeczki. Zagnę boki do środka, a potem z góry na dół. Obrócę całość i powtórzę to samo z drugiej strony. Spiczasty koniec zagnę na wierzch. Prawie skończone. Teraz otworzę i... pudełeczko! Możesz tu trzymać rozmaite przybory. Wow! To genialne! Jestem pod wrażeniem! Mam takich więcej. Wszystko tu zmieścisz, a na biurku będziesz miała porządek. Co ja bym bez ciebie zrobiła? Patrz na moje biurko. Pełna organizacja. Ach, znalazły się nożyczki. Wiedziałam, że je miałam. Proszę bardzo. Rany, jak tu schludnie. Zbyt schludnie, jak na mój gust. Ach, tego mi brakowało. Oddaję. Serio? I po co ja się staram? Rany, jakie nudy! Kiedy dzwonek? Liczba 1 jest fascynująca. Mogę o niej dyskutować godzinami. Podobno tortury są zabronione. Chyba się zdrzemnę. Hej, Madison, obudź się. Nie możesz spać na lekcji. Śpi jak suseł. Już wiem, to na pewno ją obudzi. A przy okazji poćwiczę cela. Madison! A, co? Czemu to zrobiłaś? Bo spałaś na matmie. A czyja to wina? Nie żartuj sobie. Okej, nie marudź. Postaram się nie zasnąć. Może to mnie orzeźwi. O, to mi daje pewien pomysł. Potrzebuję czarnego pisaka. Zaznaczę kilka punktów na krawędzi kubka. Powinny być w równych odstępach. Wezmę nożyczki i rozetnę kubek w tych punktach. Odetnę 4 kawałki, a pozostałe zawinę. Zrobiłam też otwór na dnie kubka. Przepchnę przez niego słomkę. Odwinę przecięte końcówki słomki i umocuję je za pomocą taśmy. Całość włożę do drugiego kubka. Przez drugie dno też przebiję słomkę. Sami zobacz. Co to ma być? Patrz i podziwiaj. Umieszczam nad papierową kulką i pociągam za słomkę. To taki chwytak. Mam też jeden dla ciebie. Wow, dzięki. W końcu coś interesującego. Mam! Co tam wyrabiacie? Jeszcze nie doszedłem do najlepszej części. Słuchamy uważnie. Trudny ten sprawdzian. Cześć, Sunny. Jak się masz? Grałam w kosza. Cicho, muszę się skupić. Ach, ta Madison. Kujon na maksa. Prawie mnie trafiła. Co ona sobie myśli? Aha, wrzuć to do śmieci. Co? Cicho, jestem zajęta. Jaka bezczelna? Och, niech ci będzie, sama to zrobię. Świlka, mam pomysł. Tak, to zadziała. Przetnę butelkę na pół. Na dno nasypię złotych gwiazdek. Wow, ale się błyszczą. Na razie to odłożę. Wezmę kolorowy papier, wytnę z niego koła i prostokąty. Skleję je razem i umieszczę wewnątrz butelki. Wygląda uroczo. Jestem z siebie dumna. Doskonałe miejsce dla moich ołówków. Zmieszczą się. Wow, uwielbiam to. Co o tym myślisz? Całkiem niezłe. Ja za to skończyłam test. Co? Zupełnie zapomniałam. O nie, koniec czasu. Obleję. Każdy uczeń wie, że szkoła to mnóstwo pracy i nauki. Dlatego przedstawiamy kilka kreatywnych sztuczek i projektów, które z pewnością ułatwią Wam każdy dzień w szkole. Które pomysły spodobały Wam się najbardziej? Dajcie znać w komentarzach. Nie zapomnijcie też przesłać tego filmiku znajomym oraz subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić kolejnych fantastycznych filmików.